pewne problemy techniczne związane z niewydolnością platformy, na której się spotykamy i dlatego dostaliście Państwo mylącą wiadomość o odwołaniu naszego spotkania. Chcemy stworzyć okazję jeszcze dla tych z Państwa, którzy są z nami, do powrotu. Te maile z zaproszeniami się wysyłają. Mamy nadzieję, że za chwilę będzie nas więcej. Już teraz jesteśmy w grupie 50-osobowej. Tutaj na platformie Click Meeting kolejne osoby śledzą nas poprzez Facebooka, więc też się z tego cieszymy, że można nas zobaczyć też bez wcześniejszych rejestracji. To dla Państwa też może informacja dodatkowa, że gdyby pojawił się problem z dźwiękiem lub obrazem tutaj na platformie Click Meetingowej, to zdecydowanie można też przenieść się na nasz profil facebookowy Centrum Edukacji Obywatelskiej, tam znaleźć wydarzenie, jak zorganizować zdalną edukację w szkole, i w tym wydarzeniu jest też transmisja naszego spotkania online. Jeżeli okropnie trzeszczy, widzę na czacie taką uwagę od pani Doroty, to zapewne jest to kwestia państwa internetu, więc proponujemy przeniesienie się na Facebooka. Tam jest są trochę mniejsze wymagania od komputera, jeśli chodzi o pracę naszą, więc powinna być lepsza transmisja. Dla tych z Państwa, którzy, o, cieszę się, że u Pani Eweliny działa normalnie, to dobry znak. Ci z Państwa, którzy mają problemy z odbiorem, to proszę też spokojnie ewentualnie czekać, bo jeszcze dzisiaj postaramy się zapis całego tego webinarium opublikować online. Będzie można je po prostu obejrzeć na YouTubie, także cieszę się, że też nawet jeżeli będą problemy techniczne gdzieś po drodze, to będzie można być z nami mimo tego. Cieszę się, że tu jest coraz więcej komunikatów. Świetna jakość, u mnie świetnie, mazowieckie, jest ok. Pozdrawia nas też Alicja, współzałożycielka CEO, zakładam, więc cieszę się, że jesteście w dużej grupie z nami. Dosłownie jeszcze 2 minuty poczekamy, a potem zaczniemy już zgodnie z planem, żeby też szanować wasz czas, bo są to dla nas wszystkich najbardziej chyba intensywne dni pracy w ostatnich miesiącach. Ja wczoraj rozmawiałem z jedną z dyrektorek szkół podstawowych z mojej miejscowości. Dostałem taką informację od niej, że nigdy nie pracowała tyle, co w ostatnich dniach. Więc myślę, że to wiele mówi odnośnie tego, z jak dużym wyzwaniem się teraz wszyscy mierzymy. Pani Beata pisze, że nie podajemy linku na Facebooku. Podajemy, jest takie wydarzenie na Facebooku. Trzeba wejść na nasz profil, tam w wydarzeniu jest transmisja, streaming live i on powinien już działać. Dostaję takie informacje od koleżanek, kolegów, że to powinno działać. Także zaraz zobaczymy. O, dostajemy informację, że za chwilkę na Facebooku udostępnimy link, także jak tylko będzie możliwość, to oczywiście ten link z Facebooka też tutaj wrzucimy i będziemy rozpoczynali nasze spotkanie. Cały czas witam Państwa, ja się nazywam Jędrzej Witkowski, jestem prezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej. Czekamy jeszcze na kolejnych uczestników, którzy do nas docierają z uwagi na pewne problemy techniczne, które mieliśmy od rana. Mam nadzieję, że wszystko nam się tutaj uda bez problemu powiązać. To jest też symptomatyczne dla edukacji zdalnej. Wszyscy się jej uczymy. My również uczymy się wspierania Państwa w takiej formule zdalnej edukacji. Kiedyś nam to przychodziło trochę prościej, bo też skala tych spotkań online'owych była znacznie mniejsza. Teraz widzimy z jednej strony ogromne zainteresowanie takimi webinariami. W poprzednim tygodniu
skorzystało z naszych webinariów ponad 30 tysięcy osób. To byli głównie nauczyciele. No a teraz widzimy też, że również platformy, które od strony technicznej starają się nam takie spotkania umożliwiać, również mają, stoją przed dużym wyzwaniem. Dobrze, jest 10:20. Ja proponuję, żebyśmy zaczęli. Jesteśmy w znacznie mniejszym gronie niż to było planowane na razie, ale mam nadzieję, że kolejne osoby będą do nas dołączały. Mamy jednak mało czasu, bo wszyscy jesteśmy w tych dniach zajęci organizowaniem szkoły na nowo, więc chciałbym rozpocząć. Więc raz jeszcze oficjalnie dla tych, którzy dołączyli, Jędrzej Witkowski. Ja będę miał okazję i przyjemność prowadzić to dzisiejsze spotkanie. Witam Państwa na pierwszym webinarium dla dyrektorów i dyrektorek. Dotychczasowe spotkania podobne robiliśmy dla nauczycieli. To były spotkania dotyczące wprowadzające do w ogóle wykorzystania narzędzi internetowych, ale później już w kolejnym tygodniu skupiliśmy się na takich niszach, które wydawały nam się ważne do zaadresowania, to znaczy przygotowaliśmy webinarium dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy w tej trudnej sytuacji mierzą się ze specyficznymi wyzwaniami, ale też webinarium dla wychowawców o tym, jak poprowadzić zdalnie godzinę wychowawczą i zapisy tych webinariów są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem blog.co.org.pl. Zachęcamy do rzucenia okiem i do polecenia tej strony innym nauczycielom. Na niej też znajdziecie Państwo sporo informacji o edukacji zdalnej i inspiracje, i materiały, i dobre praktyki z tego obszaru. My jesteśmy tutaj dzisiaj po to mądrzejsi już o doświadczenia z pierwszego tygodnia pracy zdalnej, po to, aby podzielić się z Państwem doświadczeniami, refleksjami, praktykami, które sprawdzają się, a raczej są sprawdzane teraz w innych szkołach. To jest zapewne pierwsze nasze webinarium dla dyrektorów, dla Państwa, więc prawdopodobnie nie będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale będziemy też je śledzili na naszym czacie, tak żeby w miarę możliwości się do nich odnieść później lub na kolejnych spotkaniach. To webinarium odbywa się w ramach programu Szkoła Ucząca Się, który w CEO od 20 lat prowadzimy przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i spotkanie to podzieliliśmy sobie na trzy części. W pierwszej powiemy troszkę o edukacji zdalnej, w drugiej o organizacji pracy szkoły w kontekście zapisów nowego rozporządzenia, a w trzeciej podzielimy się praktykami, które są teraz sprawdzane w różnych szkołach jako inspiracjami dla nas. Spotykamy się w gronie, teraz Państwo widzicie tylko mnie, ale za chwilę zobaczycie Państwo dyrektorów szkół i ekspertów edukacyjnych. Będzie z nami pani Ewa Halska, która jest prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, ale też Joanna Walczak, Marta Hołub, Dariusz Zalewski i Marek Krukowski, dyrektorzy szkół, które współpracują z Centrum Edukacji Obywatelskiej od wielu lat w ramach programu Szkoła Ucząca Się i oni też opowiedzą o swoich doświadczeniach i sposobach pracy i sposobach, w jaki radzą sobie z tą trudną sytuacją. Zaczniemy od takich kilku punktów dotyczących edukacji zdalnej. Zależy nam na tym, żeby podzielić się też z Państwem tym, jak my o edukacji zdalnej w Centrum Edukacji myślimy, a zaraz potem, jak ja o tym chwilkę opowiem, to poprosimy też dyrektorów o to, żeby podzielili się swoimi refleksjami o tym, co dla nich jest najważniejsze w takiej nowej formule funkcjonowania szkoły. Więc pierwsze, co chcielibyśmy powiedzieć, to to, że prawie nikt z nas tego nie umie, a prawie na pewno nikt z nas tego nie przećwiczył, bo nawet nauczyciele, którzy korzystali z technologii informacyjno-komunikacyjnych, korzystali z nich jako wsparcia dla takiego procesu tradycyjnej edukacji. Prawie nikt, na palcach jednej ręki pewnie można było policzyć szkoły, które uczyły w całości zdalnie, więc uczymy się tego, popełniamy w związku z tym masę błędów. Z badań edukacyjnych wiemy, że popełnianie błędów jest warunkiem uczenia się, więc apelujemy o to, żeby dać sobie też pozwolenie na błędy w tym procesie i dać sobie dużo
takiej też wyrozumiałości na to popełnianie błędów, no bo popełnianie błędów to jest też warunek uczenia się. Z drugiej strony to, o czym chcielibyśmy pamiętać, szczególnie po festiwalu wszystkich webinariów, które się odbyły w zeszłym tygodniu, że edukacja zdalna to nadal jest przede wszystkim edukacja. To znaczy, że nie chodzi o to, żeby użyć jak największej liczby narzędzi internetowych, ale nadal najważniejsze są te elementy, które są ważne w ogóle w procesie edukacyjnym, czyli poczucie bezpieczeństwa ucznia, relacje pomiędzy uczniem i nauczycielem, potrzeby i rozwój dzieci, uczniów i uczennic. I dlatego właśnie mówimy, że z jednej strony to nie może być festiwal narzędzi internetowych, nie powinien być to festiwal narzędzi internetowych, dlatego że jest ich bardzo dużo, ale wszyscy musimy się ich nauczyć, i uczniowie, i nauczyciele, i dopóki się ich nie nauczymy, to trudno nam się uczyć z ich pomocą, więc my stoimy na takim stanowisku, że im mniej narzędzi internetowych, tym lepiej. Lepiej sobie wybrać jedno, dwa, trzy maksymalnie narzędzia, które będziemy stosowali w szkole, bo wtedy tylko tych trzech narzędzi muszą się nauczyć wszyscy nauczyciele i dzieciaki, również z uwagi na wykluczenie cyfrowe, czyli ograniczony dostęp do internetu czy sprzętu, to Państwo doskonale o tym wiecie, ograniczony dostęp do sprzętu i internetu na wsiach. Ważne też, żeby to nie była narodowa praca domowa, czyli żeby to uczenie zdalne nie polegało tylko i wyłącznie na przesyłaniu kolejnych zadań do wykonania przez uczniów, bo stopień opanowania treści w ten sposób przez uczniów będzie na tyle zróżnicowany, że prawdopodobnie i tak trzeba będzie ten materiał przerobić ponownie w szkole. Więc my wychodzimy z założenia, że jeden do jednego nie da się przenieść edukacji offline do online'u, a w związku z tym to uzasadnia pytanie, co da się przenieść i co warto przenieść w pierwszej kolejności. I jak zastanawialiśmy się nad tym, i patrząc na materiał dotyczący uczenia zdalnego dostępny na świecie i w rozmowach z naszymi współpracownikami, dyrektorami, to wydawało nam się, że takie kilka elementów jest super istotnych. Po pierwsze, zobaczenie uczniów, ich potrzeb, ich możliwości, także ich oczekiwań, szczególnie w tym trudnym momencie kryzysowym, kiedy wszyscy się trochę boimy, dzieci też boją się albo o siebie, albo o rodziców, albo o dziadków, więc te emocje, które się tutaj kumulują, to są emocje, które musimy zobaczyć i musimy jakoś zaadresować. Drugi punkt to jest wyjaśnienie, co się dzieje wokół nas. My wychodzimy z założenia, że szkoła powinna tłumaczyć młodym ludziom, co się dzieje w otaczającym nas świecie, szczególnie teraz, kiedy tak dużo się dzieje i tak szybko się ta sytuacja zmienia, więc zakładamy, że przyglądanie się temu, co się dzieje w związku z epidemią, analiza wiadomości, próba ich zrozumienia, no to może być jakiś filar, który będzie budował poczucie bezpieczeństwa młodych ludzi. I my właśnie, żeby pomóc nauczycielom poruszać to zagadnienie z uczniami, przygotowaliśmy taką lekcję dotyczącą koronawirusa, którą można poprowadzić zdalnie, więc do tego też zachęcamy. Tę lekcję można znaleźć na naszym blogu. Kolejny element ważny to jest podtrzymanie relacji i relacji pomiędzy uczniem a nauczycielem, ale też relacji klasowych, bo dzieciaki, wiemy o tym i słyszymy to już bardzo często, że po prostu tęsknią za sobą nawzajem. I dlatego takim dobrym pomysłem wydaje nam się pilnowanie tego, żeby prowadzić tak zwane godziny wychowawcze zdalnie, żeby w natłoku lekcji przedmiotowych też tych godzin wychowawczych nie stracić, bo to może być naprawdę ważne doświadczenie, takie dające namiastkę chociażby kontaktu z wychowawcą. I znowu, dlatego przygotowaliśmy webinarium, które dotyczy tego, jak taką godzinę wychowawczą zdalnie można poprowadzić. Ono też jest dostępne oczywiście za darmo. Nowe rozporządzenie już pozwala realizować nowe treści programowe, pozwala realizować podstawę programową w ramach tej pracy z uczniami zdalnej, ale my cały czas zachęcamy do tego, żeby szczególnie w tym okresie trudnym, kiedy dzieciaki mierzą się z lękami, wszyscy się uczymy nowej sytuacji, nowych narzędzi, mówimy sobie mniej znaczy więcej i zachęcamy do tego, żeby ograniczyć treści przerabiane zgodnie z założeniami
wymagań szczegółowych podstawy programowej i pójść raczej w kierunku kompetencji, które są określone w wymaganiach ogólnych, w celach ogólnych dla podstawy programowej każdego przedmiotu, bo wydaje nam się, że to jest lepsze i bardziej zasadne. Ostatnia rzecz, tutaj chcę powiedzieć, zanim oddam głos dyrektorom, to jest taka sugestia odnośnie tego, jakie zadania warto dawać. I to jest, oczywiście to nie są wyznaczniki zadań, które powinniśmy z uczniami realizować i absolutnie nie wszystkie zadania muszą te wszystkie sugestie spełniać, ale to są nasze propozycje kierunków, w których warto poszukiwać inspiracji. Po pierwsze, ponieważ szczególnie ważna staje się motywacja dzieciaków do pracy, to wydaje nam się, że warto szukać takich tematów, które zainteresują uczniów. I to może być chociażby zadanie przeczytania książki, która interesuje akurat uczniów czy uczennice i zaprezentowanie jej koleżankom, kolegom z klasy, albo zaprezentowanie innym swojej pasji. To jest taki czas, w którym możemy mieć właśnie więcej przestrzeni na zainteresowania i pasje uczniów. Dalej wydaje nam się, że warto szukać w mini projektach i zadaniach problemowych, a mniej w kartach ćwiczeń czy zeszytach ćwiczeń, których przerabianie po prostu może się wydawać żmudne i nużące. Takie zadania problemowe czy mini projekty realizowane indywidualnie czy grupowo no są też takim sposobem, żeby ograniczyć liczbę godzin spędzanych przez młodych ludzi przy samym komputerze, bo część z nich na pewno chociażby eksperymenty można byłoby realizować również bez kontaktu z komputerem, szczególnie jeśli komputer jest do podziału dla kilku osób. Te problemowe zadania czy też projekty można też realizować poprzez tworzenie własnych treści, czy to bloga, czy to jakiejś prezentacji, czy to rysunków, czy schematów, planów, własnych kart pracy. Takie tworzenie własnych treści też dobrze się sprawdza właśnie w edukacji zdalnej. I podobnie zachęcanie do zdalnej współpracy uczniów. To oczywiście musi być współpraca zdalna, ale chociażby w parach za pośrednictwem telefonu czy komunikatorów internetowych taka współpraca jest możliwa. Dodatkowa korzyść, która z niej wynika, jest związana z tym, że to zachęca też do większego kontaktu pomiędzy uczniami, którego do kontaktu brakuje. No i ostatnia rzecz, oceny. Z naszej perspektywy odejście od oceniania sumatywnego jest tutaj konieczne, bo wydaje nam się, że to byłyby w równym stopniu oceny dawane uczniom co rodzicom. Więc zachęcamy do takiej refleksji wokół tego, czego się nauczyłeś, czego się dowiedziałeś, do samooceny, albo też do wykorzystywania portfolio, czy e-portfolio w tym wypadku, chociażby przez taką aplikację, która się nazywa Padlet, żeby zbierać te wszystkie wytwory pracy młodych ludzi, które oni w tym okresie trudnym pracy zdalnej sami wypracują. Tyle z mojej strony i teraz poproszę Dariusza Zelewskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej w Kartuzach, o to, żebyś ty, Darku, powiedział, jak to wygląda z twojej perspektywy, z perspektywy twojej szkoły, co jest najważniejsze w edukacji zdalnej dla was. Darku, słyszysz nas? Tak, dzień dobry, Dariusz Zalewski. Zacząłbym od tego, że powinniśmy, tak jak każdy z dyrektorów, każdy z nauczycieli, pamiętać, w jakiej sytuacji jesteśmy, czyli to, że nie żyjemy obok tego, co się dzieje, nie żyjemy obok epidemii, która dookoła. Szkoła nie została wyjęta w tej sytuacji i możemy sobie organizować edukację zdalną w komfortowych warunkach. Nie mamy komfortowych warunków jako szkoła, jako nauczyciele, jako pracownicy. Tej komfortowej sytuacji też nie mają rodzice i uczniowie. I od tego bym zaczął. I dla mnie edukacja zdalna to przede wszystkim na dzisiaj zdalny kontakt z uczniami, z rodzicami, wzmocnienie relacji, które były dotychczas w szkole, gdzie nauczyciel spotykał się z uczniami, a teraz postara się dotrzeć do nich poprzez różne narzędzia, poprzez różne źródła. Od czego zaczęliśmy, od czego zaczynamy? Przede wszystkim od diagnozy sytuacji uczniów, rodziców i nauczycieli. Co mam na myśli, mówiąc diagnoza uczniów?
Sprawdzamy w tej chwili dokładnie, ilu uczniów ma dostęp do komputera, do smartfona czy innego narzędzia. Po drugie, czy uczeń jest sam w domu, czy ma dostęp jako jedna osoba, czy też jest to na przykład rodzina, w której mamy trójkę uczniów w różnym wieku i każdy z nich chciałby uczestniczyć w zdalnym kontakcie ze szkołą. Po drugie, ważne, żebyśmy wiedzieli, czy w ogóle uczniowie mają łącza internetowe i jakie mają te łącza internetowe. Kolejna rzecz to, jeśli chodzi o uczniów, co często umyka nam, czy mają dostęp do drukarki. Jak jeszcze mają dostęp do łącza, mają jakiegoś laptopa, czy mają komórkę, to przynajmniej u nas większość czy wielu uczniów nie ma w domu drukarki. Nie ma możliwości wydrukować, co też ma znaczenie w przesyłaniu bardzo często przez nauczycieli masy materiałów do wydrukowania, potem do uzupełnienia i do odesłania uczniom. Od tego zaczynamy. Nie mówię, że to już zrobiliśmy, bo w tej chwili trwa ta diagnoza i dopiero potem przystępujemy do kolejnych etapów. No i jednocześnie też z mojej strony trwa diagnoza wyposażenia nauczycieli w sprzęt. Nie ma ani jeden nauczyciel ze służbowego laptopa w domu. Wszyscy pozostali w domu, nie przychodzą do szkoły. Szkoła tak naprawdę jest zamknięta dla osób z zewnątrz. Nauczyciel w wyjątkowym wypadku może podejść, coś zabrać, co też powoduje znaczne utrudnienia. Nie mają też nauczyciele wykupionego dostępu do internetu przez szkołę, czyli tak naprawdę w tej chwili to, co się zadziało przez pierwszy tydzień, to, że nauczyciele korzystają z własnej dobrej woli, z własnego sprzętu, z własnego łącza internetowego i próbują nawiązać kontakt z uczniami i z rodzicami zresztą. Kolejna rzecz to też rodzice. Przeprowadziłem kilkadziesiąt rozmów z rodzicami i jeśli już nawet zapewniony mają uczniowie sprzęt, mają dostęp do internetu, to bardzo często duża grupa uczniów nie ma możliwości przebywania w tym czasie z osobą dorosłą. Jeśli są to często uczniowie powyżej 8 roku życia, to często zostaną sami i rodzice do mnie piszą, rozmawiam z nimi, mówią, że wracają na przykład o 17, dzieci do tej godziny są same w domu i zapewnione mają tylko taką opiekę bytową. Natomiast nie są w stanie zapewnić im, żeby usiedli do komputera, żeby w tym czasie prowadzili lekcje, ponieważ tak sobie szkoła wymyśliła. Myślę, że to też jest istotne w tym, co planujemy. I jak to zrobiliśmy, jak to w tej chwili działa. W związku z tym, że mamy takie, a nie inne warunki, nauczyciele proponują różne sposoby, czyli korzystają z różnych narzędzi. Nie mamy narzuconego jednego narzędzia, z którego mają korzystać, z którym mają się kontaktować z uczniami. Są to różne grupy pozawiązywane na różnych komunikatorach. I dla mnie ważne jest to, że jeśli cokolwiek się udało w tym pierwszym tygodniu zrobić, jeśli są nauczyciele, kilkunastu nauczycieli, którzy nawiązali te relacje z uczniami, to już jest sukces. Zdajemy sobie sprawę i to przyjmuję, że nie ze wszystkimi uczniami ten kontakt jest. Nie mam w tej chwili możliwości i nie będziemy w tym tygodniu tego na przykład robić, żeby wysyłać materiały drukowane. Po pierwsze, ze względu na bezpieczeństwo, to co wspomniałem na początku, nie żyjemy na wyspie i nie wyobrażam sobie, żeby teraz kilkadziesiąt osób przychodziło do szkoły, kserowało materiały, pakowało je do paczek i wysyłało kurierów lub listonoszy do domów, bo tak naprawdę nie wiemy, co też na tych paczkach przynosimy. To jakby już nie, jakby abstrahując od tego, od finansów, to technicznie tego też nie widzę. Dlatego z tego rezygnujemy i zdajemy sobie sprawę, że nie do wszystkich uczniów w tym momencie docieramy. Co jest też istotne w tym, co zaczęliśmy, to, że dajemy sobie czas, że to wszystko, co robimy, będzie się zmieniać z tygodnia na tydzień. Ten tydzień wygląda tak, a nie inaczej, ale już wiemy, że w przyszłym tygodniu znowu coś zmienimy i coś będzie możliwe do zrobienia nowego. W kolejnym tygodniu następne zmiany. Cały czas szukamy rozwiązań, które będą dostępne do większości nauczycieli. I tak na koniec jeszcze powiem, jakimi problemami również szkoły się stykają, bo tutaj podaję przykłady mojej szkoły. W mojej szkole w obwodzie jest też dom dziecka.
dzieci porozjeżdżały się do domów. Ci, którzy rodzice mogli zabrać, sądy zdecydowały, że dzieci, większość dzieci może wrócić do swoich domów rodzinnych, którym nie ma możliwości kontaktu zdalnego czy nawet niezdalnego, takiego, że moglibyśmy wysłać materiały. To są problemy i uważam, że dopóki nie będzie takiej możliwości dotarcia do każdego dziecka, to nie ma mowy o zdalnym nauczaniu nowych treści, nie ma mowy o zdalnym nauczaniu w pełni zastępującym szkołę. Natomiast nie powoduje to tego, że rezygnujemy z tych możliwości, które są dostępne. Dlatego szukamy, ale zdajemy sobie sprawę i jasno to mówimy, że nie docieramy do wszystkich uczniów i bardzo często nie docieramy do wszystkich nauczycieli. I pewnie tak jak większość dyrektorów, jestem wdzięczny za to moim nauczycielom, którzy dotychczas zrobili fantastyczne rzeczy, możemy je obserwować. I co też bym polecał też innym dyrektorom, że to taki efekt śnieżnej kuli. Pokazanie tych dobrych przykładów, które wymyślili nauczyciele sami, korzystali z narzędzi, powoduje, że inni włączają się, szukają, również wtedy, kiedy mają sami problemy techniczne, problemy z opanowaniem chociażby stresu przed wystąpieniami publicznymi. To wszystko jest naturalne i ja to rozumiem, że każdy z nas coś takiego ma. A im dłużej będzie to trwało, a wiemy, że pewnie będzie to trwało dosyć długo, to tym więcej możliwości powstanie, a każdy z nas będzie się przełamywał. Myślę, że to tytułem wstępu, czy tytułem podzielenia się tym, jak robimy to u nas i przede wszystkim robimy to na spokojnie, nie panikując i nie zarzucając ani uczniów, ani rodziców maksymalną liczbą zadań, linków czy innych rzeczy. Dzięki bardzo, Dariusz, dziękuję. I teraz proszę o zabranie głosu Martę Hołub, dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 we Wrocławiu. Marto, czy nas słyszysz? Co jest witam dla ciebie szczególnie istotne w edukacji zdalnej? Tak, słyszymy cię. Państwa też zachęcam do tego, żebyście wy też się dzielili w okienku czatu tym, co dla was jest istotne i tym, z jakimi wy mierzycie się problemami i z jakimi pytaniami staracie się mierzyć w pracy. Marto, oddaję tobie głos. Witam serdecznie raz jeszcze. Nazywam się Marta Hołub i jestem dyrektorem jednej z większych wrocławskich szkół. W samej szkole podstawowej mam 1350 uczniów i 140 nauczycieli. I z dnia na dzień po prostu rozstaliśmy się z tymi uczniami w sposób realny i zaczęliśmy się zastanawiać, jak organizować nauczanie zdalne. I chcę powiedzieć Państwu o moich doświadczeniach z zeszłego tygodnia oraz o moim myśleniu, o myśleniu nas tutaj wszystkich w szkole, co będzie dalej. Czy to, co robimy teraz, to jest nauczanie zdalne, edukacja zdalna? Ja do końca nie mam takiego przekonania, dlatego że dla mnie edukacja zdalna to jednak jest edukacja przede wszystkim, która zakłada, że są jakieś relacje. Mam wrażenie, że w mojej szkole dopiero nad tym pracujemy. Dlatego w tym momencie, w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu najważniejsze było utrzymanie kontaktu z uczniami. Tego, żeby była jakaś ciągłość lekcji, żeby były robione zadania i na tym się wszyscy skupiliśmy. My wykorzystaliśmy to, co mieliśmy do tej pory, chyba tak jak wszyscy w polskich szkołach. Wykorzystaliśmy dziennik elektroniczny, przyjęliśmy kilka prostych zasad po to, żeby sprawdzić, czy to, co wypracowujemy, czy to się sprawdza i czy możemy na tym bazować. I rzeczywiście, te proste zasady, które sobie omówiliśmy jeszcze przed rozejściem się, to było to, że pracujemy według obowiązującego planu lekcji. Ponieważ mamy prawie 60 klas, tych przedmiotów jest bardzo dużo, zdecydowaliśmy się, żeby nie wprowadzać jakiegoś zamieszania, żeby nie zadawać uczniom na tydzień, na dwa tygodnie większych partii materiału. Chcemy jednak uzyskać taką systematyczność po stronie uczniów, dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na zadawanie z dnia na dzień według obowiązującego planu lekcji. Pracujemy z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, jest to nasze podstawowe narzędzie. Oczywiście każdy nauczyciel tutaj według swoich umiejętności, według swoich możliwości ma do dyspozycji i może korzystać również z innych komunikatorów i wiem, że to robi. Natomiast to, co chciałabym, to właśnie dziennik elektroniczny. Na początku to rzeczywiście był festiwal rozmaitych narzędzi, różnych aplikacji, narzędzi internetowych. Tego było bardzo dużo, więc pierwszy taki
nacisk mój i nauczycieli i wicedyrektorów, żeby cały czas zmniejszać ilość zadań, zmniejszać ilość zadań. I to świetnie na przykład wyszło w edukacji wczesnoszkolnej, w klasach 1-3, kiedy tak naprawdę jeden wychowawca zarządza zadaniami, które są wysyłane uczniom. W 4-8 wiem, że tego się tak nie da, bo też patrzę tutaj na wychowawców, na to, jak oni teraz są bardzo obciążeni, ponieważ oni dostali dodatkowe zadanie. Jeśli naszym priorytetem jest utrzymanie teraz komunikacji z uczniami, no to ktoś musi sprawdzać, czy ta komunikacja jest, czy uczniowie otrzymują zadania, jak sobie z nimi radzą. I wychowawcy otrzymali takie zadanie, żeby to sprawdzać, żeby kontaktować się z dzieciakami i z rodzicami w takich przypadkach, kiedy widzimy, że ktoś się nie loguje, że go nie ma, i dawali informację zwrotną. I myślę, że najważniejsza rzecz, która się wydarzyła w mojej szkole, to właśnie było włączenie, zapytanie uczniów i rodziców, jak im się uczy, jak oni korzystają z tych narzędzi, które wysyłają im nauczyciele. No i to był dla nas troszeczkę kubeł zimnej wody. Podejrzewaliśmy niektóre problemy, o których też mówił wcześniej Darek. Natomiast ta informacja zwrotna od uczniów i rodziców potwierdziła to. Mamy bardzo dużo rodzeństw w szkole, w związku z tym nie ma tego dostępu do internetu, nie ma bieżącego dostępu do komputera, do laptopa, czy nawet do telefonu, to podzielne. Najgorzej jest, jak ktoś, uczeń z podstawówki ma rodzeństwo w liceum, w technikum, nie ma szans tak naprawdę, tam zadań jest bardzo dużo, u nas jest troszeczkę mniej, nie ma szans na to, żeby to był cały czas kontakt zdalny, żeby to była cały czas praca na tablecie. I dobrze, i źle, bo przecież to też nie jest założenie edukacji zdalnej, że będziemy non-stop się łączyli i będziemy non-stop pracowali przy laptopie. Trzeba tutaj też pamiętać o BHP, o higienie pracy przy komputerze. Mimo tego, że ja jako dyrektor codziennie pisałam do nauczycieli i prosiłam o redukcję zadań, to dopiero jak ta informacja poszła od dzieciaków, że jednak są bardzo przeciążone, to wpłynęło na postawę nauczycieli, którzy zaczęli zastanawiać się, jak wszystko zmniejszyć, jak ograniczyć wysyłanie zadań. To był bardzo dobry moment. Tak samo z kartami pracy. To, co mówił, to także mówił o tym Darek Zalewski. Nie mają w domu i nauczyciele, i rodzice nie mają drukarek, więc tych kart nie można było wysyłać. Nie można było potem odsyłać poprzez załączniki w Librusie, nie można było sprawnie tego robić. Czyli tam, gdzie jest to możliwe, to robimy, ale jeśli okazuje się, że tak się nie da, po prostu wycofujemy, powolutku wycofujemy. Bardzo duży problem, który jest jeszcze u mnie nierozwiązany, to jest praca z dziećmi z orzeczeniami. Ja mam 30 prawie dzieci w szkole, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak realizować zajęcia z nimi. Tam, gdzie był nauczyciel wspierający lub nawet pomoc nauczyciela, no to wiadomo, można wykorzystać tą osobę do dostosowywania zadań, które zada nauczyciel do potrzeb tego dziecka. Jest to o wiele łatwiej, ale jak prowadzić zajęcia rewalidacyjne, jak prowadzić zajęcia pomocowe? Cały czas szukamy odpowiedzi na to pytanie, czy to w ogóle jest realne. No bo też nawet mogę pamiętać o nauczycielach świetlicy. Im też bardzo prosto jest przygotować zestaw zadań do wykonania w domu, zestaw prac, ale czy o to chodzi? Na pewno nie. Na pewno nie o to chodzi w nauczaniu zdalnym i raczej wolałabym, żeby tego było mniej, aniżeli więcej. Co jest też ważne, zaczynaliśmy się zastanawiać, jak będziemy pracować od 25, od dnia jutrzejszego i ja daję sobie przyzwolenie na to, że to nie będzie sytuacja idealna, że się połączymy z wszystkimi, ale daję sobie też prawo do tego, żeby wykorzystywać to, co już mamy, więc specjalnie nie zmieniamy tutaj funkcjonowania naszej szkolnej, wirtualnej rzeczywistości. Dalej będziemy pracować poprzez wysyłanie dzieciom zadań, dostosowując jednak czas wykonania tych zadań do potrzeb dzieci. Nie chcemy zarzucać dzieci zadaniami i w miarę możliwości teraz idziemy krok dalej, będziemy pracować nad tym, żeby łączyć się w coraz większym stopniu, coraz powszechniej z nimi zdalnie, żeby to było możliwe. Co jeszcze bardzo sprzyja, to grupy nauczycieli, szkolne moje grupy nauczycieli, którzy wymieniają się rozmaitymi pomysłami. Widać, że ta współpraca została uruchomiona i po prostu jest na czym bazować.
Czyli zakładam raczej ewolucję tych działań powolutku, małymi kroczkami. Próbujemy, uczymy się wszystkiego, korzystamy z tego, z tych dostępnych sprzętów, które mamy, nie szalejemy i mam nadzieję, że powolutku to nauczanie zdalne, nawet w takim rozumieniu moim, też uruchomimy. Dziękuję bardzo. Super. Dzięki bardzo, Marto, dziękuję Ci. I teraz zapraszam Marka Krukowskiego, dyrektora szkoły numer 18 w Lublinie. Marku, oddaję Ci głos, co jest dla Ciebie ważne w tej edukacji, jak Wy sobie z tym radzicie, kilka słów z Twojej strony. Zachęcam też cały czas do tego, żeby dzielić się swoimi pytaniami, komentarzami, też tym, co dla Was jest ważne w edukacji zdalnej w czacie. Tak? A teraz oddaję głos Markowi. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z Lublina, nie szkoła 18, tylko 51. Moi nauczyciele, jeżeli słuchają, byliby obrażeni, że utożsamiam się z szkołą. Słuchając moich przedmówców, w zasadzie nie chciałbym powielać tej wypowiedzi, bo z większością problemów, zadań, przed którymi stoimy, również my się zgadzam i chciałbym zwrócić może uwagę na kilka takich aspektów związanych, jak radzić sobie z właśnie kształceniem na odległość czy zdalnym nauczaniem. Ja przyjąłem jednak nomenklaturę, że ja będę próbował kształcić na odległość, jeżeli to tylko możliwe. I na ile to będzie możliwe, uwzględniając moje uwarunkowania. Szkoły, która ma 1500 uczniów, gdzie jest 71 oddziałów, i ja muszę to jakoś zorganizować. Więc pomyślałem w pierwszej kolejności, że to chaotyczne działanie poprzedniego tygodnia trzeba jakoś uporządkować, trzeba jakoś sprawić, żeby nauczyciele mieli przede wszystkim komfort pracy, żeby mieli świadomość, że nie są zostawieni sami sobie, tylko podejmują działania, które są właściwymi, dobrymi, a nie tylko jakimiś ich intuicyjnymi odczuciami. Ja przyjąłem założenie, że my w tej chwili przygotowujemy się na najbliższe 3 tygodnie, że czas jest trudny i nie opracowuję rozwiązań, które będą doskonałe na następne miesiące czy nawet dłuższy okres czasu. Więc daję sobie prawo do błędu, daję sobie prawo do tego, że to nie jest doskonałe. I tak jak powiedziała Marta, informacja zwrotna od rodziców jest dla nas też bardzo porażająca. Ja wcześniej nie wyobrażałem sobie, zawsze były pretensje o to, że my za mało się staramy, że za mało robimy, że jesteśmy za mało zaangażowani, że tego wszystkiego, co my dajemy jako szkoła, jest zdecydowanie nie tyle, ile rodzice by oczekiwali. Teraz jest sytuacja dokładnie odwrotna i dzisiaj mail, który odczytałem rano, gdzie mama prosi, mama piątki dzieci, proszę o zadania, gdzie będzie praca z tekstem podręcznika, wynotuj, wypisz, przedstaw jakąś refleksję, więc ta skala problemu jest na pewno duża i my musimy jak gdyby ją w swojej pracy uwzględniać. Ja przygotowując się do wypełnienia wymogów rozporządzenia w ogóle uprościłem komunikację z rodzicami. Pozwoliłem na jedyny kanał, jakim jest zadanie domowe w naszym dzienniku elektronicznym i no powiem wprost, nie pozwalam nauczycielom, żeby wykazywali się umiejętnościami i sposobami komunikacji przez inne komunikatory, ponieważ no to się nie sprawdza. Natomiast jak już oni będą realizować lekcje, przy pomocy jakich platform, narzędzi, to jest druga sprawa. Zaplanowaliśmy również na ten czas do świąt nową ramówkę, mając na względzie, że nie da się pracować przy komputerze zbyt wiele godzin, poszliśmy ramówką nauczania indywidualnego, planując zajęcia w liczbie proporcjonalnej do tych, które są w normalnej ramówce i określiliśmy czas, w którym dzieci powinny pracować z tymi zadaniami, które im przedstawiamy. Jak to się sprawdzi? Nie wiem. Zobaczymy. Pewnie za chwilę jakąś informację zwrotną otrzymamy. I jeszcze jedną rzecz zadbałem, o której mówiłeś Jędrzku i mówili poprzednicy. Przypominamy i staramy się o tym pamiętać, że w uczeniu najważniejsze są relacje. Dlatego obligatoryjnie każdy wychowawca w tym nowym planie
pracy klasy musi uwzględnić godzinę spotkanie z wychowawcą, gdzie dążymy do tego, żeby to było online w czasie rzeczywistym, żeby uczniowie mieli takie przekonanie, że dom to jest dom, a szkoła to jest szkoła, a tylko tymczasowość tej sytuacji sprawia, że szkoła przeniosła się do domu. Dziękuję bardzo. Super. Dziękuję, Marku. Widzimy Państwa pytania. Na część z nich za chwilę uda nam się odpowiedzieć, bo przechodzimy teraz do drugiej części naszego spotkania. To znaczy, to jest ta część, która będzie poświęcona omówieniu rozporządzenia, czy raczej odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące rozporządzenia MEN. Jest z nami pani Ewa Halska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Ewo, czy możesz włączyć kamerę i mikrofon, żebyśmy Cię mogli zobaczyć i usłyszeć? To da nam takie poczucie, że jesteśmy po dobrej stronie. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Będziemy się starali je z Ewą jakoś omawiać, adresować. Potrzebujemy jeszcze chwilki na to, żeby Ewa mogła włączyć kamerę. Oj, Ewo, jesteś z nami. Proszę jeszcze raz przedstawić. Ktoś pyta, pani Ewa Halska. Za chwilę będzie z nami. Ewo, czy możesz włączyć ponownie mikrofon i kamerę, żeby być halo, Ewo. Przepraszam, na chwilkę, mamy jakieś problemy techniczne. Zaraz spróbujemy coś poradzić. Anita, jeśli mogłabyś skomunikować. O, jest pani Ewa. Ewo, teraz nas powinniśmy Cię przynajmniej słyszeć. Jeśli nawet nie widzieć, to powinniśmy Cię słyszeć. No, dzień dobry, ja słyszę. Nas, żebyśmy się upewnili. No, dzień dobry. Dzień dobry, ja słyszę, natomiast nie wiem, czy mnie słychać. Halo, halo. O, Ewa, super. To może spróbujmy na razie w wersji audio, bez twojego wizerunku, jeśli nie będzie takiej możliwości. Zbieramy pytania, a ja pozwolę sobie tę rundę pytań rozpocząć od pytania dotyczącego paragrafu pierwszego, podpunkt 7 rozporządzenia. To rozporządzenie mówi o tym, ten punkt mówi o tym, że dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. Pytanie, o jakie zadania chodzi, czy tylko związane z nauczaniem, czy też te związane z wychowaniem, z opieką, czy tutaj mogłabyś nam coś podpowiedzieć, a ja będę zbierał też pytania z czatu, żebyśmy mogli też zadawać je tobie bezpośrednio. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie koleżanki i kolegów. Odpowiadając na pytanie, które zadałeś, Jantku, to znaczy sposób dokumentowania realizacji zadań jednostek systemu oświaty, pytanie jest takie, czy to faktycznie triada edukacyjna. No i powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli chodzi o szkoły, przedszkola, tak, to tutaj opieki nie ma. Jest dydaktyka, jest wychowanie. Dlatego, że opieka, no jeżeli uczniowie są w domu, no to tutaj funkcję opiekuńczą przejmują głównie rodzice, tak? Natomiast w jaki sposób dokumentować? Myślę, że tutaj też popierając to, co powiedzieli koledzy i koleżanka, dyrektorzy wcześniej, po prostu wykorzystywać to, co mamy do tej pory, nie wymyślać. Jeżeli jest e-dziennik, można dokumentować na e-dzienniku. Można wspólnie z nauczycielami wypracować jakiś inny sposób dokumentowania, który będzie modyfikowany. Można ewentualnie umieścić dziennik w chmurze na przykład. Tak więc jest kilka takich różnych możliwości. To są wszystko pomysły, różnego rodzaju przykłady i to nie tylko moje, ale takie, które wypracowują dyrektorzy wspólnie, wspierając się teraz po prostu. Super. Padło pytanie, jakie zapisy powinny być w dzienniku, co odnotować w dzienniku elektronicznym, co wpisać w dziennikach zajęć specjalistycznych? Czy tutaj jakieś porady z Twojej strony? Znaczy, pojawiają się często pytania o frekwencję uczniów. Ja powiem szczerze, że uważam, że w tej chwili coś takiego jak frekwencja uczniów i możliwość sprawdzenia jej po prostu jest niemożliwa. Dlatego, że
My możemy tylko sprawdzić, czy ten komunikat z uczniami jest wtedy, kiedy oni na przykład przesyłają właśnie jakieś tam te wytwory swoich prac, te dzieła autorskie, tak wtedy, kiedy rozmawiają za pośrednictwem komunikatorów. Natomiast nikt z nas nie ma stuprocentowej pewności, ilu uczniów w danym momencie, kiedy my pracujemy, na przykład, nie wiem, prowadząc jakąś lekcję, czy nagrywając jakiś materiał, który uczeń ma zobaczyć, my nie jesteśmy w stanie sprawdzić tego, czy on w danym czasie jest faktycznie. A więc taka frekwencja typowa, jaka była normalnie, jaka jest normalnie w szkole, no jest po prostu niemożliwa. I o tym też trzeba pamiętać. Okej, dzięki. To jeszcze kolejne pytanie. W jaki sposób dyrektor powinien ustalić, komu należą się godziny ponadwymiarowe, przepraszam? Powiem szczerze, że zastanawiałam się też długo nad tym, rozmawiałam, dlatego że tak, zgodnie z rozporządzeniem jest to kompetencja dyrektora. No i tutaj nie ma o czym mówić, bo to dyrektor faktycznie ma sprawdzić i ma ocenić. Natomiast ja myślę, że dosyć istotnym elementem tutaj jest również ten paragraf rozporządzenia, który mówi o tym, że organ prowadzący współpracuje z dyrektorami, dlatego że to organ prowadzący jest tym, który również finansuje, tak, te wynagrodzenia. Chodzi mi głównie właśnie o te godziny ponadwymiarowe, jak to zaliczać. Więc dobrym, myślę, takim wskazaniem, tak, czy taką propozycją byłoby właśnie porozmawianie z organem prowadzącym w takim zakresie, żeby to nie było tak, że w jednej szkole dyrektor zalicza pewne godziny jako godziny ponadwymiarowe, a w szkole obok tego nie zalicza. Bo to jest po prostu bardzo trudne. Tak jak mówię, trzeba pamiętać o tym, że lekcje, czyli ten czas pracy taki typowy, a więc typowe pensum jest do wypracowania dla każdego. Wiadomą rzeczą jest, że ta lekcja nie trwa 45 minut, że to wygląda inaczej. Ale jak? No to znowu tygodniowy zakres treści, który ma być przekazany, forma, jak ma to wyglądać, no to znowu wprowadza dyrektor, tak? Za wszystko właściwie odpowiada dyrektor, wprowadza dyrektor, ale wspólnie, we współpracy z nauczycielami. Więc ważne jest, żeby też nauczyciele wiedzieli, na jakich zasadach się to odbywa, jak to wygląda. No i myślę, że istotna jest również taka, przynajmniej wypracowanie jakiejś wspólnej filozofii, jeżeli chodzi o właśnie organ prowadzący, czyli o właściciela tych zadań edukacyjnych. Dyrektor ma kompetencje, no ale niestety nie stworzy większej ilości pieniędzy niż ma. Jasne. Kolejne pytanie. Co z przedmiotami, których realizacja będzie fikcją? Na przykład co z wychowaniem fizycznym? Czy można na ten czas zrezygnować, przepraszam, z realizacji tych przedmiotów? Ja myślę, że to właśnie tutaj trzeba mieć dużą uwagę i dużą rozwagę w tym, wziąć podstawę programową, popatrzeć, jakie faktycznie treści są kluczowe do tego, żeby one były przekazane uczniom. Tak, zwróćmy uwagę. Mnie się podobało to, co tutaj kolega dyrektor Marek powiedział, że on się będzie zajmował, tak jak zresztą w rozporządzeniu jest napisane, innym sposobem kształcenia, a nie innym sposobem nauczania. Jest różnica pomiędzy kształceniem i nauczaniem. Tego ucznia naszego można zachęcić do wykonywania jakichś ćwiczeń, do aktywności fizycznej, tak, która będzie się działa do tego, żeby może on zaprojektował jakieś ćwiczenia, które może, no chociażby w domu wykonywać, tak? W zależności od tego, kogo ma, jak ma brata, siostrę i tak dalej, czyli też kogo może wykorzystać do tych ćwiczeń, tak mówiąc kolokwialnie. Tak. Pytanie takie doprecyzowujące, chyba poprzedni wątek. Czy wystarczy wpisywać naszą aktywność w dodatkowych godzinach nauczyciela z ilością minut w Librusie? Rozumiem, że w świetle tego, co powiedziałaś, jest to jedna z możliwości. Tak. To jeszcze pytanie, w jaki sposób dyrektor ma ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres treści nauczania dla każdego oddziału? No to właściwie chyba już powiedziałam to w tym momencie, tak? Że tak naprawdę to tak jak jest powiedziane, teraz nauczyciele też uczymy się tego wszyscy, dajemy sobie czas na to, ale podstawą dla mnie jest wziąć podstawę programową i naprawdę mocno tą podstawę programową przefiltrować. Ja powiem ze swojego przykładu, jeżeli mogę, tak? Pewnie nauczyciele chemii się ze mną nie zgodzą do końca, ale dla mnie z punktu widzenia tego, co było potrzebne, co jest potrzebne uczniowi do tego, żeby dalej sobie radzić. To było tak, oni musieli znać symbole pierwiastków, to już znają, przynajmniej te, które są w podstawie programowej, no bo mamy marzec, tak, a więc część tej podstawy programowej została już w tym roku zrealizowana. Poza tym musieli wiedzieć, jak się zachowują jakieś tam związki chemiczne, umieli pisać reakcje i uzupełniać współczynniki. To było potrzebne na przykład po szkole podstawowej, żeby sobie radzili w liceum. I jeżeli przefiltruję to, to w tym momencie dostosowuję treści w ten sposób, żeby uczniowie mogli w sposób praktyczny
sposób praktyczny, po prostu zachęcając ich zgodnie z tym, co mówi rozporządzenie i co stosują dyrektorzy do wykorzystania lekcji, do wykorzystania programów, tak, do wykorzystywania platform, realizować. To, co najważniejsze, to to, żebyśmy naprawdę spokojnie podeszli do realizacji tego zadania i skupili się tak naprawdę na ten moment właśnie na to ustalenie współpracy z we współpracy z nauczycielami, ustalić, jakie treści będą szły, jaki zakres nauczania, czego my właściwie oczekujemy, jeżeli chodzi o kształcenie ucznia, nie zapominając o relacjach, o komunikacji i o informacji zwrotną, którą powinniśmy dostawać i od ucznia, i od nauki, i od rodzica. Kolejne pytanie tutaj dotyczy, to zestaw tak naprawdę pytań o nauczyciela wspomagającego, psychologa, bibliotekarza, nauczyciela świetlicy. Jakie zadania mogą te osoby wykonywać i jak też mają dokumentować swoją pracę? Jeżeli chodzi o nauczycieli, tak ogólnie, tak jak wymieniłeś, wspomagających proces nauczania, tak, to ja właśnie myślę, że oni powinni być w gotowości takiej przede wszystkim, żeby pomóc również wspomóc nauczycieli, którzy uczą. To znaczy mogą nauczyciel bibliotekarz może przygotować jakiś tam, nie wiem, wykaz literatury, wykaz materiałów, wspomóc tutaj jakby w tym kontekście, w tym aspekcie, żeby przekazać to uczniom. Pedagog, psycholog, no to, to są z kolei osoby, które wspomagają i nauczyciela, i ucznia. Nauczyciel wychowawca czy nauczyciel danego przedmiotu może zaprosić tego nauczyciela, tak, do tego, żeby właśnie również tą atmosferę w klasie, w cudzysławie w klasie, tak, w zdalnej klasie, w jakiś sposób uspokoić. Trzeba po prostu słuchać tego, co będą mówili uczniowie nasi również, tak. No i tutaj powiedzmy sobie szczerze, no, pedagog, psycholog to są ci nauczyciele, którzy wspomagają proces, więc oni powinni być w takiej gotowości w określonym czasie, no i właśnie to powinno zostać ustalone w jakiś sposób, tak, do tego, żeby, no tak mówię, łagodzić, no właśnie, łagodzić również ten stres, który mają wszyscy uczestnicy tego procesu, powiedzmy sobie szczerze, bo to nie jest tak, że to tylko nauczyciel, że to tylko uczeń, wszyscy w tym uczestniczymy, wszyscy się tego uczą. Okay. Rozumiem, że jednocześnie tutaj ktoś zwraca uwagę, że trzeba dbać o to, żeby, i to pewnie jest rolą dyrektora, żeby ci nauczyciele i wspomagający, i nauczyciele świetlic, i bibliotekarze nie próbowali udowodnić ilości wykonanej pracy liczbą zadań przesłanych do uczniów, tak, i żeby to też się nie odbiło na uczniach. Dalej jest pytanie o wskazówki dla nauczycieli zatrudnionych w poradniach, bo o tym nikt nie mówi, zwraca uwagę jedna z uczestniczek. Czy wskazówki jakieś dla nauczycieli zatrudnionych w poradniach na podstawie, rozumiem, rozporządzenia, jak to wygląda z twojej perspektywy? Halo, Ewo, jesteś z nami? Przepraszam, mamy jakiś problem z komunikacją z Ewą. Problemy techniczne nas dzisiaj nie opuszczają. Poczekajmy może chwilę. Prośba pewnie do osób z obsługi naszego czatu, żeby spróbować skontaktować się raz jeszcze z Anitą, z Ewą, żeby mogła do nas dołączyć. Ja cały czas sprawdzam Państwa pytania. Tak, nasza codzienność ciągle zrywa połączenie. Ocenianie, na pewno to jest wątek, na który poświęcimy czas. To może czekając na Ewę i na powrót Ewy, poproszę raz jeszcze Darka, bo tak się umówiliśmy, że Darek do nas wróci. Darek, umówiliśmy się, że opowiesz kilka słów o monitoringu pracy nauczycieli i rozliczaniu czasu ich pracy. Jaki ty masz pomysł na to, jak to rozwiązać w swojej szkole? A do oceniania uspokajam, na pewno wrócimy. Tak, z uwagą też czytam komentarze, które się pojawiają na czacie, bo one są istotne i też jestem zadowolony z wielu wypowiedzi, też z uznaniem, ponieważ podobnie myślę, jeśli chodzi o organizację pracy szkoły. Ponieważ w rozporządzeniu to dyrektor zapewnia sposób monitorowania
pracy i nauczycieli, jak też uczniów, to najlepiej na swoim przykładzie, w jaki sposób to będziemy robić. Może też odpowiem na kilka pytań, które się pojawiały. W dzienniku lekcyjnym, w dzienniku w dalszym ciągu nie ma planu lekcji, nauczyciele nie wpisują tematów, nie sprawdzają frekwencji. Nie robimy czegoś, co naszym zdaniem byłoby fikcją, ponieważ sprawdzanie frekwencji, Ewa też wspomniała o tym i ktoś jeszcze wcześniej też o tym mówił, że to, że uczeń jest w domu i będzie na czacie, to nie znaczy, że my zapewniamy bezpieczeństwo jemu, ale też gwarantujemy to, że on przez ten czas będzie brał aktywny udział w zajęciach. Raczej idziemy w kierunku dobrowolności. Jeśli chodzi o monitorowanie, to planujemy przynajmniej przez pierwsze tygodnie, co najmniej dwa, w ten sposób, że nauczyciel wypełnia pod koniec tygodnia krótką ankietę stworzoną z kilku pytań, trzech, czterech pytań, gdzie sam wpisuje, jaka była jego aktywność, z jakich narzędzi korzystał, czy przeprowadził krótkie zajęcia online z uczniami, czy ograniczyło się do przesłania materiałów. Nauczyciele są w gotowości i wykonują zadania zlecone przez dyrektora, czyli zostają w takiej formie, jak było to dotychczas, czyli każdy nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze z dodatkami, natomiast na dzień dzisiejszy nie jest możliwe przez dyrektora, przynajmniej ja tak twierdzę i wspólnie z nauczycielami doszliśmy do takiego wniosku, że trudno byłoby rozliczać godziny ponadwymiarowe, która godzina, jeśli nie rejestrujemy tych godzin przez chociażby przez tydzień. To po pierwsze. Po drugie, nie chcemy, żeby doszło do tego, to co też tutaj pojawiało się w czacie, żebyśmy zasypali uczniów materiałami, ponieważ każdy nauczyciel chciałby się wykazać, że on da umie więcej, że on może więcej przygotować, żeby też ani dyrektor, ani nikt inny nie myślał, że on nic nie robi. Lepiej czasami nie, żeby wspierał innych nauczycieli, niż zasypywał uczniów i rodziców materiałami. To jedno. Jeśli chodzi o ocenianie, bo tutaj też to padło, jasny komunikat ode mnie poszedł do nauczycieli. Nie oceniamy sumująco, jedynie informacja zwrotna. I to do odwołania tak naprawdę. Nie wstawiają nauczyciele ocen w dzienniku. Tak samo jak nie sprawdzają obecności, nie wpisują tematów. Te zajęcia, które zostały przeprowadzone i jakie to były zajęcia, jakie formy, to otrzymuje właśnie w tej krótkiej ankiecie, którą nauczyciel będzie wypełniał przynajmniej na początku, pod koniec tygodnia, co pozwoli spełnić też rozporządzenie, wymóg rozporządzenia, jeśli chodzi o monitorowanie kształcenia zdalnego, to co nakłada na mnie ministerstwo, te obowiązki. Wychodzę z założenia, że nie tworzymy fikcji. Jeśli czegoś nie jesteśmy w stanie zrobić, to tego nie robimy. Skoro nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich uczniów, do wszystkich rodziców, to rezygnujemy z rozliczania takiego dokładnego. Czy to się sprawdzi? Zobaczymy. Co będzie za dwa tygodnie? Nie wiem, czy będziemy inaczej monitorować. Na dzisiaj wygląda to w ten sposób i to się sprawdza, czyli inwencja twórcza nauczyciela, korzystanie z narzędzi, które są wypracowane, które sprawdzają się i mi to wystarczy jako dyrektorowi szkoły, nie potrzebuję innych dowodów od nauczycieli. Tutaj było też pytanie o nauczycieli świetlicy, techniki, muzyki. Nie każdy nauczyciel ma obowiązek prowadzić takie zajęcia, nie każdy nauczyciel ma obowiązek przesyłać materiały sztucznie tworzone, aby tylko miało to miejsce. Psychologowie, pedagodzy współpracują z innymi nauczycielami. Tutaj Ewa o tym wspomniała. To jest zadanie, wspierać nauczycieli innych, rozwiązywać te problemy, które się pojawiają, pewnie z czasem podsyłać materiały, albo jeszcze inaczej może nagrywać z czasem materiały wideo, które są dostępne dla innych uczniów, którzy nie mają na przykład w tym momencie możliwości łączenia się zdalnego. To są sposoby na to, żeby organizować pracę szkoły, ale z drugiej strony ze spokojnym sumieniem jako dyrektor szkoły mogę powiedzieć, że wymóg rozporządzenia zostaje spełniony, bo nikt nie mówił w rozporządzeniu, w jaki sposób dokładnie ma to wyglądać. Okej. Dzięki bardzo, Darku. Pojawiają się kolejne pytania. Ewa za chwilę, mam nadzieję, że do nas dołączy. Poproszę teraz w takim razie Martę. Marto, czy Martę Hołup raz jeszcze zapraszam. Czy ty mogłabyś też do tej naszej dyskusji się włączyć
wstępnie mówiliśmy o tym, że opowiesz o tym, jak koordynować tę ilość materiału, żeby ona nie przytłaczała uczniów w swojej szkole. Także musisz, Marto, włączyć kamerę i powinniśmy cię za chwilę widzieć. Jeśli chcesz się odnieść oczywiście do pozostałych tematów, pytań, to oczywiście też jest ku temu przestrzeń. Czekamy na Martę. Marta się włącza. Ja już chyba jestem. Powinna być za chwilę widoczna. Marto, jeżeli nas... My cię jeszcze chyba nie widzimy, być może cię już słyszymy. No. Jeśli coś do nas powiesz, to będziemy na pewno dzieli. O! Jestem. Super, Marta. To gdybyś chciała powiedzieć o tym, jak ty to rozwiązujesz, czy też pewnie o ocenianiu, bo dużo osób pyta o ocenianie, to będziemy ci wdzięczni za podzielenie się praktykami. Dla mnie bardzo ważnym tematem, ważnym wątkiem są właśnie te godziny ponadwymiarowe nauczycieli. Mam nadzieję, że tak jak tutaj Ewa zasugerowała, będzie to też przez organy prowadzące rozwiązane. Ja jestem za tym, żeby jak najbardziej wypłacać nauczycielom godziny ponadwymiarowe, bo ja widzę, ile teraz jest pracy. Widzę, jak dużo mi osobiście czasu zajmuje praca, taka zdalna, odbieranie nowych maili, łączenie się z nauczycielami, poznawanie nowych narzędzi, ale nauczyciele przedmiotowcy mają bardzo dużo pracy. I mam nadzieję, że mój organ prowadzący będzie żeby te godziny wypłacić. Dużym problemem dla mnie było właśnie, jak to sprawdzić, że ta ilość materiałów wysyłanych dzieciom była odpowiednia, czy nie było jednak tego za dużo. I my się w szkole umówiliśmy na dwa sposoby. No, formalnie można to zrobić poprzez dziennik elektroniczny, tam jest taka zakładka, dodatkowe godziny nauczycieli i tam można wpisać kategorię nauczanie zdalne, praca zdalna i tam nauczyciele od jutra będą wpisywać wszystkie czynności, które że tak powiem, wypełnili, nie tylko materiały, które wysyłali, ale również jeśli odbywali konsultacje, jeśli właśnie prowadzili jakieś takie spotkania z wykorzystaniem komunikatorów, można w ten sposób to tam odnotowywać. I tam nie będę chciała, żeby był wpisywany tylko temat, który nauczyciel realizował, ale raczej cel, być może kryteria sukcesu i treści z podstawy programowej, nie z programu nauczania, bo to nawet Ewa zauważyła, że powinniśmy sobie teraz programy nauczania troszeczkę odłożyć na bok, albo przyjrzeć się podstawie programowej, która jest mniejsza. I właśnie stamtąd wybierać elementy, które możemy w nauczaniu zdalnym wykorzystać. To jest takie szybkie pytanie, czy ta możliwość pracy zdalnej, o której mówisz, czy to jest Vulkan czy Librus? My korzystamy akurat z Librusa, być może Vulkan też ma taką funkcjonalność, ale możemy korzystać też z chmury. Przecież nauczyciele w klasach mogą wpisywać, to każdy może mieć swój folder w chmurze założony, jeśli nie ma dziennika elektronicznego, bo też niektóre osoby tutaj zgłaszają, że takiego dziennika nie używają. Jeśli założymy chmurę z podglądem, bo ja jeszcze nie wiem, czy Librus ma taki podgląd dla pozostałych nauczycieli, ale w chmurze jest podgląd dla wszystkich nauczycieli idących w daną klasę, więc można sobie zobaczyć, ile w danym dniu dzieci mają na przykład zadane z innych przedmiotów. Muszę sobie dostosować treści z mojego własnego przedmiotu. My się też umawiamy tak, że z głównych przedmiotów musimy zastanowić się, ile dziecku zajmie wykonanie tej pracy. Z głównych przedmiotów niech to będzie maksymalnie do 30 minut, ale z dodatkowych przedmiotów może nawet 15 w zupełności wystarczy. Na przykład codziennie 15-minutowa gimnastyka jako przerywnik między, nie wiem, polskim a matematyką. Czemu nie? W ten sposób też trzeba planować. Założenie jest takie, jedna lekcja to nie jest jeden temat. Nie musimy zrealizować w tych zadaniach jednego dnia wszystkiego, czego oczekujemy. Możemy robić to krok po kroku. Niech jednego dnia coś obejrzą i wysyłamy im link, a dopiero drugiego dnia zadajemy jakąś pracę do wykonania na podstawie obejrzanego materiału. Właśnie to przeczytanie, obejrzenie, to są te rzeczy, o których zapominamy, a też są bardzo, bardzo ważne. No i cały czas zbierajmy informację zwrotną od uczniów, czy od każdego ucznia, nie tylko od całych klas, nie na poziomie klas, zwłaszcza tych uczniów, które mają problemy, które wymagają dostosowania, czy ta ilość materiału przesyłana nie jest za duża. Jeśli będą mówić, że jest za dużo, będziemy znowu w kolejnym tygodniu zastanawiali się, jak to zmniejszyć.
I też pomysł, który się sprawdził w zeszłym tygodniu, dla uczniów z kolei zdolniejszych mamy zadania obowiązkowe, ale też zadania dodatkowe dla chętnych. Masz więcej czasu, proszę bardzo, wypełniasz dodatkowe zadanie. Natomiast uważam, że w tym wszystkim należy posługiwać się, należy mieć ogromne zaufanie do nauczycieli. Przecież to nie jest taka sytuacja, że my ich nie znamy. Pracowaliśmy tyle lat ze sobą i myślę, że każdy tutaj może jednak wierzyć w mądrość swoich nauczycieli, każdy dyrektor, i tylko właśnie dzięki takiemu zaufaniu będzie można pójść dalej i będzie można się rozwijać. Dziękuję bardzo, Marto. Wróciła do nas Ewa. Mam nadzieję, że teraz będzie cię słychać. Ewo, wyłączyliśmy twój mikrofon na chwilę, bo słyszeliśmy pogłos, ale mam nadzieję, że możesz do nas wrócić. Mamy do ciebie jeszcze kilka pytań, więc Ewo, gdybyś mogła teraz ponownie włączyć swój mikrofon, przynajmniej mikrofon, jeżeli będzie problem z twoim połączeniem internetowym, to żebyśmy mogli cię usłyszeć w tym naszym czacie. Padło takie pytanie, czy zajmować się teraz aktualizacją statutu szkoły na przykład. Marto, jeszcze, czy ty na przykład w ogóle podejmujesz takie wyzwanie teraz, czy to jest coś, co zostawiasz sobie na później? Halo? Oj. Nie wiem, kogo tym razem straciliśmy. Ja zebrałem tutaj w międzyczasie, staramy się dodać kolejne osoby jako prezenterów. Niestety najwyraźniej z Ewą będzie nam się trudno połączyć. Okej, to poprosimy w takim razie Marka Krukowskiego, bo Marek, jeszcze miałeś się w tej części wypowiedzieć. Marku, czy możesz włączyć kamerę, mikrofon i ze swojej perspektywy parę słów o tym, jak ty z tymi problemami się mierzysz. Tu pada kilka pytań, zwracacie uwagę na czacie, że jeśli chodzi o godziny ponadwymiarowe, to nie można do nich zaliczać ani przygotowania do pracy, ani pracy własnej, ani doskonalenia. Marku, tak? Jesteśmy... Halo? Marku, my cię słyszymy. A ja cię słyszę, także my cię słyszymy. My cię słyszymy, Marku. Słychać? Tak. To ja siebie nie słyszę. Słychać. Jak słychać, to ja może powiem tylko dwa zdania, jak to u siebie rozwiązujemy. Ja od pierwszego dnia, czyli od czwartku, wprowadziłem takie rozwiązanie, że wypełniamy taki formularz w Google'ach, w którym nauczyciele wpisują liczbę godzin w planie nauczania w tym dniu, liczbę godzin pracy zdalnej i krótko opisują podjęte działania. Wyszedłem z założenia, że czas jest nadzwyczajny, czas jest trudny. Moi poprzednicy mówili, że liczba godzin, którą nauczyciele spędzają, żeby pracować, jest olbrzymia. W związku z tym, tak jak obserwuję w tej tabeli, wszyscy wpisują dokładnie tyle godzin, ile mają w planie lekcji. Nasz organ prowadzący się zgadza na to, żeby te wszystkie godziny wypłacić i nie zamierzam w tym obszarze niczego zmieniać. Dalej utrzymuję tę tabelę, gdzie nauczyciele oprócz tych bezpośrednich kontaktów z uczniami mnóstwo czasu przygotowują się do prowadzenia tej pracy zdalnej. Przygotowanie materiału czy w ogóle lekcji online, to jest jedna, lekcja trwa 40 minut, a przygotowanie to jest kilka dobrych godzin. Jeżeli ktoś kiedyś pracował zdalnie tak przez dłuższy okres czasu, to doskonale wie, ile to potrzeba godzin, żeby taką dobrą lekcję przygotować. I druga sprawa to jest taka, że przyjmujemy zasadę, iż najkluczowym w tym całym procesie jest wychowawca i u nas ta zakładka zadanie domowe w dzienniku na V spełnić ma tę rolę, że będziemy widzieć jako dyrekcja, ile i wychowawca będzie widział, ile dzieci mają rzeczy do zrobienia w danym dniu, bo wysyłanie różnymi kanałami, gdzie przychodzi do rodzica, który ma, nie wiem, pięcioro dzieci,
kilkadziesiąt maili, wyłapanie, które dla którego dziecka, no jest sprawą niezwykle trudną, więc uznaliśmy, że musimy wsłuchać się w potrzeby rodziców i jedyny kanał, który udostępniamy, to poprzez tę zakładkę zadanie domowe. Jak to się sprawdzi, życie pokaże. Po tygodniu, tak jak to mówił Darek, zweryfikujemy, przyjrzymy się i pewnie podejmiemy jakieś decyzje, co robić dalej. To tyle. Marku, jeszcze dopytam cię, jeśli mogę, bo zadała tutaj zostało takie pytanie dotyczące tego, jak zapewnić konsultację, tą możliwość konsultacji rodzicom i nauczycielom. To jest podpunkt 9 też w rozporządzeniu, który do tego zobowiązuje dyrektora. Czy ty masz już na to jakiś pomysł w swojej szkole, czy jeszcze szukacie takiego rozwiązania? Marku? Marku, halo. O, Marek zniknął. To opowiemy o tym, jak można to rozwiązać w takim razie w tej ostatniej części, która przed nami. Spróbujemy ostatni raz połączyć się z Ewą i zobaczymy, czy nam się to uda. Jak Państwo widzicie, problemy techniczne nas dzisiaj nie opuszczają. Tutaj na czacie widzę długą dyskusję na temat tego, jak liczyć godziny podwymiarowe i ewidentnie jest tak, że różne podejścia i różne sposoby są tutaj przez Państwa stosowane. Nie jest tak i my też nie uważamy, że jedna z odpowiedzi jest dobra, a druga jest zła. Także tutaj Państwo macie oczywiście dowolność. Z każdej z tych odpowiedzi musicie się w oczywisty sposób jakoś wytłumaczyć. Czasami to są decyzje podejmowane przez organ prowadzący, tak też Państwo piszecie. To są oczywiście decyzje niezależne. Ewo, czy jest szansa, żeby cię usłyszeć? Bo jeżeli nie, to tak w ramach odpowiedzi na to, co jest, co padło, my spróbujemy zebrać te wszystkie pytania i wątpliwości, które zgłosiliście Państwo w czasie tego czatu. Jeżeli takie jeszcze są dodatkowe, niezadane pytania, to też zachęcam do tego, żeby w polu czatu je zadać. I będziemy się starali do nich wrócić później i razem z zapisem webinarium opublikujemy może taką listę pytań i odpowiedzi, tak żebyście Państwo nie pozostali bez możliwości uzyskania wskazówek tam, gdzie ich potrzebujecie. A teraz jest jeszcze pytanie o zmianę statutu. To też jest kolejna rzecz, którą dopiszemy. I pytanie o egzaminy. Nie wszystkie teraz pytania jesteśmy w stanie zaadresować, ale wiem, że nie ma potrzeby zmiany statutu. Ewo, halo, czy teraz się słyszymy? O, ja cię słyszę. Dobra. Seria krótkich pytań. Po pierwsze, od jutra czy od czwartku? Kiedy wchodzi w życie? Tak, czyli rozumiem, że... Dobra. Jak zapewnić możliwość konsultacji, która jest opisana w punkcie 9? Ja powiem tak, te konsultacje, to tak mi się szybko kojarzy, można, no nie wiem, może taka możliwość też na stronie szkoły, można forum może podpiąć, to mogą być godziny dyżury pracy nauczycieli, kiedy on jest dostępny na jakichś tam komunikatorach, właśnie niekoniecznie tym jednym, tak jak tutaj mówili dyrektorzy, tylko wykorzystując akurat w kontakcie z danym nauczycielem tą możliwość, którą on do tej pory stosował, tak, czyli Messenger i tam... nie wiem, jakieś inne portale społecznościowe czy e-mailowo. No a do tego może właśnie zastanowić się nad tym, może wyposażyć stronę internetową szkoły w forum. Mm-hmm. Okej. Jakie wskazówki dla nauczycieli w poradniach pracujących? Czy możemy coś podpowiedzieć? Ja powiem tak, to jest bardzo trudne, dlatego że właściwie no, praca nauczyciela w poradni, która polega na tym, że ma kontakt właśnie z dzieckiem, tak? No bo to jest badanie, czy to są już zajęcia jakieś specjalistyczne, no w tym momencie jest utrudniony. Natomiast może można by było, żeby pedagodzy właśnie wspomogli nauczycieli właśnie w tych
w tych sprawach w formie doskonalenia i wspomagania, czyli inaczej mówiąc, jak czytać te IPT, jak stosować takie, no, taką, rozwinąć taką formę właśnie pomocy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tak? Co to znaczy bieżąco pomoc nauczyciela? No tak bym to widziała tutaj. Okej. Okay. Pytanie jeszcze padło o egzaminy, szczególnie w kontekście klas maturalnych. Czy tutaj o egzaminy i o oceny końcowe w kontekście klas maturalnych, przepraszam. Czy tutaj jakieś sugestie, czy coś wiemy w ogóle na ten temat na razie? Nie, nic nie wiemy. Pan minister na razie nic nie mówi, nie wypowiada się w tym temacie, więc wiemy tyle samo, ja wiem tyle samo, co my wszyscy. Natomiast powiem tak, 30 kwietnia, no to jest miesiąc jeszcze, tak? No ci uczniowie, nasi maturzyści przyszli, no mają oceny jakieś tam już wystawione, uczą się, nauczyciele znają tych uczniów. Nie wiem, czy wyczytaliście, ale wczoraj poszła informacja, że międzynarodowa matura została zawieszona, tak? I nauczyciele wystawiają po prostu oceny na podstawie, no, tego, jak się oni uczyli. Znaczy, ja myślę, że my musimy sobie naprawdę zdać sprawę z tego, że my jesteśmy wszyscy w sytuacji, która powoduje, że mierzymy się z wyzwaniami. Na razie jeszcze myślimy o tych egzaminach, o tym, o maturze, o egzaminie ósmoklasisty. Natomiast no, są takie możliwości. Ja jestem z tej kohorty wiekowej, kiedy nie było egzaminów zewnętrznych, tylko były konkursy świadectw. Nie wiadomo, jak to się wszystko będzie kończyło. Więc proponuję jednak, żebyśmy na razie zastanowili się nad tym, jak mamy to zorganizować od 25 marca do 10 kwietnia, a myśleć będziemy o tym, co dalej z tym robić. Jasne. To jeszcze ostatnie pytanie w tej części zadam, bo padło pytanie o to, czy zmieniać WSO, czy zmieniać statut. Tutaj na czacie odpowiadali sobie uczestnicy, że nie ma teraz takiej konieczności. Jak to się ma do punktu piątego, w którym mowa jest o tym, że nauczyciel ustala, dyrektor, przepraszam, ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego. Jak to można pogodzić teraz w tej sytuacji, w której się znajdujemy? Jeżeli chodzi o ocenianie bieżące i wystawienie oceny, no to tutaj trzeba będzie sobie to po prostu wypracować. W którymś momencie zobaczymy, czy, powiedzmy sobie szczerze, po 10 kwietnia będziemy wiedzieli, czy to będzie nas dotyczyło, czy nie, tak? Bo na ten moment tego jeszcze nawet nie wiemy. Więc można się zacząć nad tym zastanawiać. Natomiast absolutnie nie robić żadnych zmian w statucie. Znaczy, taka moja propozycja, tak? No ja nie mogę też tak jednoznacznie powiedzieć, żeby absolutnie nie zmienić, ale nie proponuję, nie zalecam zmian w statucie na ten moment obejmującego WSO, dlatego że to są rzeczy, które jeżeli będą, to będą też na mocy rozporządzenia. Pamiętajmy o tym. W rozporządzeniu nie ma ani słowa na temat tego, że mają być jakieś zmiany w statucie. Czytajmy to rozporządzenie literalnie. Naprawdę, starajmy się, mamy teraz w punkcie trzecim, tak jak mówisz, paragraf pierwszy, punkt trzeci, a więc ustalenie tak naprawdę organizacji tego stalnego kształcenia, tak? No, zwróćcie uwagę, nie mówię nauczania, mówię kształcenia, bo dla mnie to jest jednak różnica duża, tak? Nauczanie i kształcenie, ale ustalenie tego kształcenia to już jest bardzo duże wyzwanie, z którymi się musimy mierzyć, więc. I póki co na razie rozporządzenie absolutnie nie nakłada na nas żadnej konieczności tworzenia, organizowania na przykład posiedzeń rady pedagogicznej. Proszę zwrócić uwagę, że tam jest cały czas powiedziane nauczyciel przy współpracy z nauczycielem, znaczy dyrektor przy współpracy z nauczycielami. Tu jest dokładnie dotyczące tego pytania, czy rady pedagogiczne mogą odbywać się zdalnie, czy potrzebne są zmiany w regulaminie rady pedagogicznej. Rozumiem, że rozporządzenie tego nie wymaga, bo nie mówi Na o ten radzie moment jeszcze nie. bezpośrednio. Na ten moment jeszcze nie. Tak. Tu postulat drukowanymi literami zapisany, nie twórzmy dodatkowych papierów w naszym. Dokładnie. Rozumiem, że to wszyscy mówimy podobnym językiem. Mówiliśmy też o tutaj, część dyrektorów mówiła o zarządzeniach jako takim narzędziu, które w tym, w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, jest wystarczające. Patrzę jeszcze na te pytania, które padły. Co z zajęciami? Aha, to już było.
Dobra, to ja proponuję w taki sposób, żeby teraz Ci podziękujemy, Ewo. Mamy jeszcze przed sobą jedną część, w której z Joanną opowiemy o różnych praktykach, które są teraz sprawdzane w różnych szkołach w Polsce. Co z nauczycielami świetlicy? To pytanie już padło, staraliśmy się na nie odpowiedzieć. Tutaj rozumiem, że sugestia Ewy była taka, żeby to byli nauczyciele, których praca albo wspiera pozostałych przedmiotowców, albo polega na przygotowaniu jakichś propozycji zajęć czy też zabaw, które można wykonywać w domu. Musimy tę część urwać w tym momencie. Tak jak mówię, pytania dalej będziemy zbierali i zachęcam do tego, żeby się nimi dzielić. Postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć w jakiejś formacie pytań i odpowiedzi dołączonych do zapisu tego webinarium. A teraz chciałbym powitać Joannę Walczak, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Joanno, słyszysz nas? Czy słyszysz nas i czy my Cię słyszymy? My Cię na razie nie słyszymy, musisz chyba jeszcze raz włączyć swoje tak. audio. O, teraz. Już super. Włączam, powinno być dobrze. Dzień dobry, Joanna Walczak. Bardzo miło. Tutaj na czacie całe, czy całe webinarium będzie dostępne? Tak, całe webinarium będzie dostępne. Nagrywamy je dla Państwa i będzie można je sobie odsłuchać w internecie. Padło też pytanie tutaj na czacie o narzędzia, które takie narzędzia telekomunikacyjne, aplikacje, które pozwalają na taką pracę, o której mówimy, chociażby na takie webinarium. To webinarium jest robione na platformie Click Meeting, ale też może postaramy się po prostu, opowiadając o tych pomysłach i praktykach sprawdzanych obecnie, o kilku narzędziach przy okazji powiedzieć. Zanim zaczniemy, to powiem, że to, co teraz padnie, to w żaden sposób nie jest jakiś jeden konkretny model szkoły przekształconej na zdalną edukację. To jest garść pomysłów zebranych przez nas przez ostatni tydzień z różnych szkół, więc proszę tego absolutnie nie traktować jako jakieś rekomendacji do wdrożenia konkretnie w Państwa szkole, a już tym bardziej jako rekomendacji, które wszystkie naraz trzeba w szkole wdrożyć. Wszyscy się tego uczymy, uczymy się na różne sposoby. To rozporządzenie też daje nam bardzo dużą dowolność w proponowaniu różnych form pracy, więc stąd też te konkretne rozwiązania, które w poszczególnych szkołach się pojawiają, mogą być różne. Chciałbym się teraz jeszcze tylko upewnić, ostatnia rzecz, że widać naszą prezentację, bo teraz będzie Państwu zdecydowanie łatwiej. O, super, ktoś mi odpisał, że tak, także bardzo się cieszę. Ja powiem o tych kilku propozycjach ogólnych. Część z nich już też padła. Z naszej perspektywy to, co jest kluczowe, to jest wsparcie uczniów, podtrzymanie relacji oraz kompetencje określone w celach ogólnych podstawy programowej. Na to też zwracał uwagę Darek Zalewski, mówiąc, że dopóki akurat w jego szkole nie ma szansy dotarcia do sporej części uczniów, no to wprowadzanie nowych treści powodowałoby wręcz utrudnienie potem nadrobienia tych zaległości ucznia, więc z naszej perspektywy raz jeszcze raczej podtrzymanie i wspieranie relacji z uczniami niż kolejne treści programowej. To wybrzmiało kilkukrotnie, ale wydaje mi się, że warto to powtórzyć, że nie jesteśmy w stanie w ciągu 2 czy 3 dni pracy wymyślić nowego systemu, który będzie idealny, więc proponujemy założenie, że tworzymy system na tydzień. Na tydzień, a nie na zawsze i po tygodniu, korzystając z informacji zwrotnej od nauczycieli, od rodziców i uczniów, ten system poprawiamy. I warto też o tym powiedzieć bezpośrednio rodzicom, którzy mogliby być zdziwieni, ale a jeśli będą tego oczekiwali, takich właśnie zmian, to pewnie nie będą nimi aż tak bardzo zaskoczeni. Właśnie informacja zwrotna od rodziców i od nauczycieli, pewnie w większych szkołach w szczególności, i od uczniów, no powinna być taką podstawą do poprawiania tego systemu, który tworzymy. Kolejna rzecz dosyć oczywista, że na poziomie takiej pracy z uczniami inaczej należy pracować z uczniami pierwszego etapu edukacyjnego i temu poświęcone było nasze osobne webinarium, więc nie będziemy się teraz tym dużo zajmowali. Inaczej na pewno dla klas kończących szkołę, no i inaczej dla tych klas, które są pomiędzy tymi etapami.
Pamiętajmy proszę o tym, żeby te narzędzia nie wykluczały uczniów ze słabszym dostępem do internetu. W związku z tym warto szukać takich systemów telekonferencyjnych, które dają możliwość wdzwonienia się, kolokwialnie mówiąc, z telefonu. To zawsze znacznie zmniejsza liczbę dzieciaków, które są z tego wykluczone. No i my mówiliśmy o tym, mówiła też Marta, jeśli dobrze pamiętam, o takiej kluczowej roli wychowawcy w tym całym przedsięwzięciu. Wydaje się, że szczególnie w większych szkołach, kiedy nie ma możliwości, żeby to dyrektor osobiście nadzorował tę komunikację i pilnował tego, żeby uczniowie nie dostawali zbyt dużo zadań, no to, że to jest ważne, żeby to wychowawca mógł taką rolę pełnić i otrzymał też chociażby od psychologa czy pedagoga szkolnego wsparcie w tym zakresie. Jeden punkt dotyczący diagnozy, o tym już mówili nasi dyrektorzy wcześniej, bardzo ważna ankieta, która sprawdzi możliwości rodzin poszczególnych w zakresie edukacji zdalnej, czy jest dostęp do komputera, czy on jest dzielony, czy to jest komputer na wyłączność, czy jest dostęp do smartfona, czy to jest smartfon rodziców, czy dziecka, czy jest łącze internetowe, czy to łącze pozwala na odbiór audio i wideo, bo też nie wszystkie łącze mają taką przepustowość, czy jest drukarka, ale też zachęcam do tego, żeby chociażby poprzez takie narzędzie Google Forms, udostępnione przez Google'a, takie proste anonimowe ankiety w podziale na szkołę, w podziale na klasę, przepraszam, robić dla uczniów, dla rodziców, co działa, co nie działa w edukacji zdalnej w danym temacie, w danym tygodniu. Rodzice na pewno będą mieli opinię na ten temat, więc warto, żeby oni nam ją bezpośrednio wyrazili w takiej ankiecie, żebyśmy po prostu mogli dalej nad tym pracować i to doskonalić. Joanno, oddaję Tobie głos. Tak, dziękuję bardzo. Ja myślę, że na tą chwilę dyrektorzy już mają pewne swoje przemyślenia i pewne ustalenia pewnie z nauczycielami już poczyniliście co do kwestii organizacji zajęć lekcyjnych i to, co powiem, dla niektórych może być bardzo oczywiste, dla niektórych frustrujące, bo niewykonalne w waszej szkole, ale mam nadzieję, że będzie inspiracją, czy opartą na akceptacji, czy też na negacji i że na czacie podzielicie się realnymi swoimi pomysłami, bo te, o których mówię ja, sprawdzają się, są sprawdzane w mojej szkole, są sprawdzane w szkole moich znajomych dyrektorów. I może zacznę od tych pierwszych dwóch punktów, gdzie ten pierwszy punkt jest takim głosem nauczycieli ze szkół podstawowych przede wszystkim. 2-3 przedmioty dziennie, nie więcej. U mnie w szkole średniej dopuszczam większą ilość przedmiotów, ale myślę, że w szkole podstawowej maksymalnie 3 dziennie i ciągłe zwracanie uwagi na tą narodową pracę domową, o której mówił już Jędrzej. Nie dołączajmy do niej, wręcz wycofujmy się, zapobiegajmy jej, od chociażby poprzez to, że tą pracę domową uczniom, pracę do samodzielnej nauki przekazujemy z dnia na dzień w małej ilości, a nie zawalamy ucznia na przykład w poniedziałek, wysyłając materiały na cały tydzień. W mojej szkole ustaliliśmy, iż konieczne będzie wdrożenie wideokonferencji. Obawiamy się, że ta izolacja fizyczna, która zaistniała, może się przerodzić w izolację osobistą i chcąc temu zapobiec, stwierdziliśmy, że spróbujemy się zmierzyć ze spotkaniami online. Tutaj akurat zaczęliśmy pracować na platformie Zoom, ustalając sobie, że spróbujemy w takich proporcjach się spotykać, nie wykonując tych spotkań więcej niż 3 dziennie dla danej klasy. Na przykład stwierdziliśmy, że jeśli przedmiot jest 1 godzinę w tygodniu, to spróbujmy połączyć się co drugi tydzień z klasą na 30-40 minut. Przy 2-godzinnym w tygodniu spróbujmy się połączyć na 30 minut w jednym tygodniu, tygodniowo. Po próbach, po sprawdzaniu tego naszego pomysłu zadecydujemy, co dalej. W każdym bądź razie uznaliśmy, że konieczne będzie nagrywanie tych wideokonferencji i zamieszczanie ich w chmurze. Czy chmura to wytrzyma? Na ile nam się to sprawdzi? Zobaczymy. Na razie mamy takie ustalenia z nauczycielami. Wiemy na pewno, że umieszczanie w chmurze wszystkich zadań i poleceń to jest coś, co już się nam sprawdzało i mam nadzieję, że w tej sytuacji również zda egzamin. Przy czym chmura ta będzie administrowana przez wychowawcę. Zależy nam na tym, żeby wychowawca przekazywał swoim wychowankom link do tej chmury, żeby... tu mi zniknęło, już mam, okej. Żeby to właśnie wychowawca kontaktował się z rodzicami, ze swoimi wychowankami.
Kolejna rzecz, o której pomyśleliśmy, będąc jeszcze przy tych poprzednich punktach, a mianowicie organizacja wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki. Tutaj już w zasadzie to padło. Wychowanie fizyczne niech będzie raz w tygodniu zdalnie, jako propozycja ćwiczeń własnych bądź ćwiczenia z YouTube. Przy czym, jak to WF-iści niektórzy ostrzegają, uważajmy, żeby to nie były ćwiczenia z meblami, które nie zawsze w każdym domu są stabilne. A ja jako dyrektor mówię, uważajmy, aby nasi nauczyciele wychowania fizycznego nie zapędzili się zbytnio w tej nagonce na zdalne nauczanie, na tak zwane zdalne nauczanie i nie zaserwowali uczniom przepisów gier zespołowych, bo takie zachęty również w mojej szkole początkowo miałam. Co do przedmiotów technika, plastyka, muzyka, myśmy tak dyskutowali z dyrektorami, że dobrze byłoby, żeby to była propozycja dla uczniów do wyboru i niekoniecznie do zrobienia tych zadań, propozycji nauczyciela. I bardzo bym prosiła, uważajcie, aby to nie była kolejna praca nad prezentacją w PowerPoincie z muzyki. Niech to będą zadania takie do wykonania typu na przykład zbuduj instrument z dostępnych w swoim domu urządzeń, na przykład garnków. Żeby to były zadania, które pomagają naszym uczniom przetrwać te trudne bardzo chwile. Dla nas są one trudne, dla nich również. W kolejnym punkcie poruszyliśmy zagadnienie godzin z wychowawcą. Wychowawca jest mocno obciążony w tym zdalnym kształceniu. Były zakusy, może tą wychowawczą sobie odpuścić. Stwierdziliśmy zdecydowanie nie. Ten kontakt jest bardzo potrzebny uczniom. Nawet zastanawialiśmy się, żeby to był również druga godzina, drugi kontakt w tygodniu, jeżeli klasa tego wymaga. Ja myślę, że tutaj można też poprosić psychologa bądź też pedagoga do tego, ażeby wsparł wychowawcę. No i ostatni punkt, który się tutaj już pojawiał, a mianowicie konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia, to jest ten punkt 9 rozporządzenia. Ja w szkole średniej w ten sposób ustaliłam, i zobaczymy jak nam się to sprawdzi, że podałam propozycję kontaktu z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny, czyli zarówno uczniowie, jak i rodzice mogą się kontaktować poprzez dziennik elektroniczny. Przez ten tydzień mamy informację, że te kontakty są już. Rodzice zaczęli zaglądać częściej do dziennika elektronicznego. Inni dyrektorzy proponują na przykład jeden lub dwa razy w tygodniu godzinne konsultacje. Jakimi narzędziami, to już myślę bardziej do wyboru i do ustalenia w obrębie własnej szkoły. Ja bym poprosiła o następny slajd, w którym mamy troszeczkę powiedziane o współpracy nauczycieli. Myślę, że ten czas kryzysowy, on otwiera wbrew pozorom też nowe możliwości. U mnie zaczęło się dziać tak, iż nauczyciele zaczęli się wzajemnie uczyć. A mianowicie, kiedy 12 marca nie było zajęć, co niektórzy już siedli do platformy Zoom, do różnych aplikacji, zaczęli testować i zbierać informacje, co naszym uczniom pomaga. W związku z tym od 16 marca zaczęliśmy poprzez wideokonferencje, poprzez telekonferencje rozmawiać wspólnie o tym w naszej szkole, co naszym uczniom pomaga. I zaczęliśmy się w gronie takich 12 liderskich osób, które były mocno zaangażowane w to kształcenie zdalne, przynajmniej w te próby zdalnego kształcenia, zaczęliśmy się wzajemnie szkolić, wzajemnie uczyć, a w tym momencie już stworzyliśmy 6 grup uczących się nauczycieli. I ja też chciałabym może tutaj postawić coś, co pewnie może wywołać sprzeciw, ale ja eksperymentuję również w ten sposób, że starszych uczniów zaprosiłam do tego, ażeby szkolili moich nauczycieli. Bo kiedy prowadziłam zajęcia z platformą Zoom, moi uczniowie dołączyli tablicę interaktywną, akurat ona to jest tablica z programu AWAP. Przeszkolili mnie i zgodzili się przeszkolić również chętnych nauczycieli. Dla naszych uczniów jest to też bardzo rozwojowe. Współpracę nauczycieli, myślę, tutaj warto byłoby inicjować również poprzez wspólne opracowywanie zajęć, żeby na danym poziomie nauczyciele wzajemnie się wspomagali. Ale myślę, że tutaj też i rola dyrektora, żeby tą współpracę zainicjować. Myślę, że dobrze jest własnym przykładem tutaj być, my jako dyrektorzy, żebyśmy byli dobrym przykładem, a mianowicie poprzez
codzienny kontakt, czy co parę dni kontakt zdalny, czy też telefoniczny z naszym nauczycielem, czy też może przez wideokonferencje, które akurat u mnie w szkole się odbywają, w mniejszych 15-osobowych grupach. Na razie odbywały się co 2-3 dni. Myślę, że ta częstotliwość będzie dostosowywana do konieczności, którą nam akurat pandemia tutaj serwuje. Poprosiłam też nauczycieli, żeby codziennie zaglądali na komunikator dziennika elektronicznego, codziennie zaglądali na panel nauczyciela. Jest to taka wewnętrzna nasza strona nauczyciela, gdzie wchodzą tylko osoby, pracownicy mojej szkoły, które mają tam udostępnione wejście, i żeby zaglądali do maila. Zobaczcie Państwo, że to są już 3 miejsca, do których nauczyciele muszą zaglądać i niekiedy mówią za dużo tego. I ja wtedy mówię, no właśnie, a zastanówmy się teraz, jak się odnajduje nasz uczeń. Dlatego myśmy stwierdzili, że sobie obieramy takie priorytetowe kanały. Dziennik elektroniczny w kontakcie z uczniem, mail klasowy. Jeśli inne komunikatory udostępniamy uczniom, to koniecznie za ich zgodą i akceptacją. Jeśli nie mamy takiego panelu, nie mamy dziennika elektronicznego, wyjściem dla niektórych może być utworzenie maili w domenie Gmail. To jest taka nasza propozycja. Jeśli chodzi o inne propozycje, to wiem, że tutaj Marta Hołup jeszcze chciała dołączyć i coś dodać, także chciałabym może jej tutaj zostawić przestrzeń i udzielić głosu. Marta chyba ma problemy techniczne, więc już odpuścimy Martę i Marka, więc pójdziemy dalej, jeśli pozwolisz. Ja przejdę do takiej części dotyczącej współpracy i komunikacji z rodzicami. To są podobne aplikacje, które możemy do tego wykorzystywać. Mówiliśmy o tym, żeby tak jak w komunikacji z nauczycielami mieć jeden konkretny kanał komunikacyjny, kanał kontaktu, to podobnie tutaj sugestia, żeby też rodzicom to zakomunikować. To może być oczywiście dziennik elektroniczny do korzystania, z którego oni są przyzwyczajeni, ale wiemy, że są też szkoły, które inaczej sobie to rozwiązują. To może być po prostu zakładka na stronie internetowej, na której się pojawiają wszystkie aktualne informacje. Wiem, że jest część szkół, które tworzą grupy dla rodziców albo dla całej szkoły administrowane przez dyrektora albo dla poszczególnych klas, grupy na Facebooku. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest optymalne rozwiązanie, bo nie wszyscy chcą być na Facebooku, ale słyszymy ze szkół, że też to się w wielu szkołach sprawdza jako taka formuła interaktywna bardziej niż na przykład publikacja informacji na stronie szkoły. Marta, przygotowując się do tego webinarium, wspominała nam o tym, że ona ma taką praktykę, że codziennie pisze też maila do nauczycieli o tym, jakie zmiany danego dnia wprowadzają, a co tydzień pisze też list od siebie jako dyrektorki do wszystkich rodziców, no bo też to jest taka komunikacja, która zapewnia, że no mniej pojawia się na bieżąco pytań i to może być albo list od dyrektora, albo list od wychowawcy klasy do rodziców, czy też oczywiście w starszych klasach, no bo tutaj za chwilę oddaję głos na Joannie, Joanna uczy w zespole szkół, więc tam też ta komunikacja może być kierowana absolutnie bezpośrednio do uczniów. Zachęcamy też, tak jak wcześniej mówiliśmy, do tego, żeby traktować taką jako część komunikacji też ankiety, w których nauczyciele, dyrektorzy mogą się też i przede wszystkim rodzice, przepraszam, wypowiedzieć w zakresie tego, co działa, a co nie działa w tej zdalnej edukacji, tak żebyśmy mogli też ten system na bieżąco poprawiać. O tym już wspominałem i oddaję głos Joannie znowu. Ja tutaj chciałabym powiedzieć o wsparciu psychologiczno-pedagogicznym, niekoniecznie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bo ją rzeczywiście bardzo trudno realizować w tych czasach i pytanie, na ile może być realizowana, ale wsparcie psychologiczno-pedagogiczne tak. I tutaj na kilku płaszczyznach, bo tak jak wymieniliśmy w tych punktach, to byłoby wsparcie dla uczniów, byłoby wsparcie również dla rodziców i nauczycieli. Myśmy sobie wypracowali taką praktykę listów od psychologa, od pedagoga do uczniów. Na razie stwierdziliśmy, że dobrze byłoby, żeby raz w tygodniu taki list otrzymywali. Otrzymują na dzienniku elektronicznym, jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły, a przez to publikowany na Facebooku.
Dyżur pedagoga i psychologa szkolnego zorganizowaliśmy na razie poprzez skrzynkę mailową. Na stronie szkoły zamieściliśmy zaproszenie od pedagożek i od psycholożki naszej do kontaktów mailowych, podając adresy mailowe trzech skrzynek, każda indywidualnie dla dwóch pedagożek i dla psycholożki. Psycholożka i pedagożki również zaoferowały się z tym, że stworzą scenariusze zajęć na lekcje z wychowawcą. Scenariusze, w których mogliby wychowawcy poruszyć tematy teraz istotne, tematy związane ze wsparciem takim psychologicznym w tej sytuacji, z wytłumaczeniem młodzieży, dzieciom tego, co się dzieje, ale i też ze wskazówkami czy podpowiedziami, jak uczniowie mają się teraz w tych realiach uczyć, jak mogą się uczyć wzajemnie. I tutaj też nie zapominamy, jeśli chodzi o to wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, o naszych nauczycielach. Sami wiemy, jak jesteśmy obciążeni, przyciśnięci tą sytuacją. Tak samo są przyciśnięci tą sytuacją nasi nauczyciele. I im jest bardzo to wsparcie potrzebne. To mogą być proste listy, proste ciepłe słowa, a może SMS, a może też link do muzyki relaksacyjnej, którą ostatnio nasza psycholożka nam rozesłała. Więc bardzo proste, ale mocne gesty. No i na koniec jeszcze jako taką refleksję tego wsparcia umieściliśmy taki zestaw wskazówek dla nauczycieli czy też dla rodziców. Czyli żeby tutaj potencjał naszych pedagogów, psychologów wykorzystać, poprosić, przygotujcie coś takiego, roześlijcie nam, nauczycielom, rodzicom, jak sobie teraz w tej sytuacji radzić z tymi emocjami, może właśnie dołączcie do tego jakieś nagranie z YouTube'a czy muzykę relaksacyjną, ale pomóżcie nam w tej trudnej sytuacji. Mamy Marka. Marku, dwa słowa na temat tego, jak ty wsparcie psychologiczno-pedagogiczne starasz się w swojej szkole zapewniać. Tutaj padło też pytanie o edukację przedszkolną, więc może jeśli dwa słowa na ten temat, u ciebie jakieś rozwiązania w tej zakresie, to byłoby super. Marku? My cię widzimy, ale cię nie słyszymy. Musisz chyba włączyć jeszcze raz mikrofon. Tak, jestem. Witam, bo nie wiem, nie było mnie przez chwilę, ale powracam. Edukacji wczesnoszkolnej nie mam niestety w swojej dużej szkole, więc trudno mi tu podzielić się jakimiś refleksjami. Natomiast przedszkolnej chciałbym powiedzieć trochę może o tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ponieważ w naszej szkole mamy również klasy integracyjne. Mam prawie 60 dzieciaków z orzeczeniami, więc podjęliśmy decyzję, że pracować z nimi indywidualnie będą nauczyciele wspomagający. I nie chodzi nam o to, żeby realizować tę podstawę programową, którą widzę, my na forum tu mocno demonizujemy i pytamy, jak ją zrealizować. Ja szczerze mówiąc pracuję 30 lat w szkole i do tej pory nie znam odpowiedzi na to pytanie, co to znaczy, że ja jako nauczyciel historii zrealizowałem podstawę programową. Namówiłem swoich nauczycieli specjalistów do takich bezpośrednich kontaktów telefonicznych przez jakieś komunikatory z tymi uczniami, z którymi oni mają już więzi, ci uczniowie, ci nauczyciele dają im takie poczucie bezpieczeństwa, bardziej zwracając uwagę na to, jak wytłumaczyć bieżącą sytuację, porozmawiać z nimi chwilę, jaki mija dzień, czym się zajmowali, więc w duchu tego, że działamy przez najbliższe 3 tygodnie, że nie jest to rozwiązanie na całe życie, staramy się robić to tu i teraz, bez jakiegoś takiego górnolotnego podejścia, bez zastanawiania się, jak ja zaopiniuję arkusz organizacyjny, co ja zrobię, jeżeli chodzi o zasady oceniania. To myślę jest sprawą wtórną i na przykład mojej głowy to w ogóle nie zaprząta. Koncentruję się na tym, jak w tej trudnej sytuacji podtrzymać relacje, żeby uczniowie wiedzieli, że ta szkoła to są nie tylko mury, nie tylko budynek, ale nauczyciele, którzy starają się z nimi w jakiś tam sposób kontaktować czy towarzyszyć im w tym trudnym czasie. Super. Dziękuję ci, Marku. I jeszcze oddajemy głos tobie, Joanno. Ostatni punkt. O. Tak, i ostatni punkt w zasadzie, w którym apelujemy, od czego nie zaczynać. Nie zaczynać od oceniania, od tego oceniania ocenami sumującymi. Chyba że faktycznie uczniowie tego potrzebują, bo chcą wyjść, dajmy na to na prostą. Chcą po prostu, potrzebują tej oceny sumującej. Tutaj już padły propozycje, doceniajmy aktywność uczniów. Może zaproponujmy zrobienie
e-portfolio na Padlecie, ale na pewno można tutaj wykorzystać informację zwrotną, samo ocenę uczniów, czy też ocenę koleżeńską na podstawie kryteriów sukcesu, które przekaże nauczyciel, czy też wskazówek, które przekaże nauczyciel. W każdym bądź razie doceniajmy, wspierajmy, a nie rozliczajmy. To nikomu dobrze nie zrobi i nikomu nie jest w tym momencie potrzebne. Ja myślę, że tak jeszcze taka moja refleksja na zakończenie tych pomysłów, które sprawdzamy i które może też się u Was sprawdzą albo Was zainspirują do innych rozwiązań, to jest to, żeby dać sobie prawo do upadków, do potknięć w tej fazie, w której ja czuję się jako osoba mocno raczkująca. Jeśli my dyrektorzy damy sobie to prawo, dadzą sobie to prawo również nasi nauczyciele, bo my im damy, a wtedy dadzą też to prawo swoim uczniom. I nie dajmy się zwariować, zachowajmy rozsądek, zdrowy rozsądek, bez rozliczania, ale ze wspieraniem i zbudowaniem relacji. Jest to okres, w którym właśnie te relacje możemy wzmocnić, mimo iż nie mamy kontaktów face to face. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, Joanno. Dziękuję Państwu również wszystkim za udział w tym webinarze. Wiem, że mieliśmy sporo problemów technicznych, za które raz jeszcze przepraszam, ale cieszę się, że mimo tego prawie 800 osób, 300 tutaj na Click Meetingu i kolejne 500 na Facebooku śledziło naszą rozmowę. Dzisiaj około godziny 18 na naszym blogu będzie dostępne nagranie z naszego webinarium. To będzie nagranie, w czasie którego będzie można się zapoznać ze wszystkim, co padło, także dla tych osób, które miały problemy techniczne albo na chwilę ich, kolokwialnie mówiąc, wyrzuciło z naszej transmisji, to będzie można te rzeczy raz jeszcze zobaczyć. Razem z tymi nagraniami opublikujemy też pytania, które będziemy stopniowo od Państwa zbierali. Pytania i odpowiedzi oczywiście związane z tym, jak to wszystko opisać i jak tę ideę też wprowadzić w życie, bo wiem, że z tym też Państwo się mierzycie i w najbliższych dniach będziecie się mierzyć. Ja na koniec jeszcze zapraszam ponownie na naszego bloga blog.ceo.org.pl/edukacja-digitalna. Na tej stronie, którą widzicie Państwo przed sobą, znajdziecie Państwo i o 18 zapis tego webinarium, ale też zapisy wszystkich wcześniejszych webinariów dla nauczycieli, które przygotowywaliśmy jako Centrum Edukacji Obywatelskiej i o tym, jak prowadzić godzinę wychowawczą, o tym, jak pracować w edukacji wczesnoszkolnej, o tym, jak przymierzyć się do pracy z narzędziami internetowymi dla tych osób, które wcześniej takiej pracy nie wykonywały. Także do tego też zachęcam, żeby tam spojrzeć, tam też między innymi pomysły, inspiracje, zestawienia źródeł materiałów, czyli wszystko to, o czym dzisiaj nie mówiliśmy, to tam można się i oczywiście naszego Facebooka, na którym wszystkie aktualne informacje o kolejnych elementach wsparcia, bo to też nie jest oczywiście koniec, będziemy publikowali. Przed nami kolejne webinaria dla nauczycieli. Myślimy też o kursie internetowym dla nauczycieli na temat tego, jak uczyć w tej zdalnej formule edukacji. Także zapraszamy Państwa do śledzenia naszego Facebooka, bo na nim pojawią się wszystkie aktualne informacje. Dziękuję raz jeszcze wszystkim panelistom, Joannie, Markowi, Marcie, Ewie, Darkowi. Mam nadzieję, że nikogo nie pomyliłem. Dziękuję koleżankom, które wspierały nas od strony technicznej, ale ich nie widzieliśmy. Anita, Ania, Kasia, dziękuję wam również i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.